storytellingu, ale ja jakoś zdecydowanie się lepiej czuję z tym doktorem, zwłaszcza, że mam doktorat rzeczywiście ze storytellingu, więc jest to absolutnie uzasadnione. Jest z nami dzisiaj też Monika Jus, która będzie moderatorem, więc ona was wpuszcza, wypuszcza i dba o to, żebyście się tutaj dobrze czuli, jakby cokolwiek się działo technicznego, to Monika was wesprze w tym. Jest z nami też Ania Sikorska, która do tej pory była zawsze moderatorem, także dzisiaj jest uczestnikiem i jesteśmy tutaj w trójce, w dobrym komplecie. Bardzo się cieszę. Jesteśmy jednocześnie na Zoomie i na Facebooku, także ja wiem, że tu jest lekkie opóźnienie, ale myślę, że sobie poradzimy z tym opóźnieniem. Najważniejsze, że jesteśmy razem. No i muszę powiedzieć szczerze i uczciwie i dosłownie. Cieszę się, że jestem z wami, że was po prostu widzę. I ma to bardzo ważne uzasadnienie, bo kilka tygodni temu mogło się tak zdarzyć, że już byśmy się nigdy nie spotkali i nie byłoby live'ów, już nie byłoby mistrzowskiej szkoły, nie byłoby storytellingu przynajmniej w wydaniu górskiej, no bo byłam chora na koronawirusa. To trwało kilka ładnych tygodni, także właściwie cały grudzień, święta, nowy rok upłynęły mi pod znakiem bycia królową. Starałam się godnie tą koronę nosić, chociaż nie było to bardzo przyjemne, jak może część z was wie, czy słuchajcie, są wśród nas ozdrowieńcy. To jest takie słowo, które jak już ktoś przeżył, no to napiszcie, o właśnie, podnieście rękę albo napiszcie na czacie, jeżeli są ozdrowieńcy wśród nas, to napiszcie, a jeżeli ktoś nie jest ozdrowieńcem, to po prostu napiszcie, za co dziękujecie, za co jesteście wdzięczni w tym roku. Jedna, dwie, trzy rzeczy, taka, która wam pierwsza przychodzi do głowy, co się takiego wydarzyło, że dzisiaj możecie za to podziękować. Komukolwiek i chcecie podziękować, to może teraz podzielmy się taką na początku dawką wdzięczności, bo ja zauważyłam, że mam taką niesamowitą teraz energię w sobie, no bo przecież mogłam już nie żyć. Wielu z was zna z rodziny i dalsi, bliscy przyjaciele i znajomi, no albo kogoś straciło, albo my sami straciliśmy. Więc jest to darowana szansa. Jak znacie moją historię, to ja już po raz drugi, ponieważ ten pamiętny wypadek, o którym jest moja DNA story, pewno wielu z was już ją słyszało lub czytało kilka razy, to wtedy to był ten pierwszy raz, że pomyślałam, że przecież 30 sekund mogło mnie nie być, a jednak jestem, jednak mam coś do zrobienia. No a teraz kolejny raz podarowane życie po raz drugi, więc słuchajcie, po prostu widocznie coś jeszcze mamy wspólnie razem robić. Niech się opowieści toczą, więc za to ja jestem bardzo wdzięczna, a wy napiszcie mi, za co wy jesteście. O, i Wacława jest i dołączacie, super, super, super. Ej, dostałam kredyt na mieszkanie, mówi Beata, no to ekstra, to teraz, żeby w tym mieszkaniu ci się dobrze mieszkało. Dziękuję, że moja babcia ma 92 lata, jak pięknie, a dzisiaj jest chyba dzień babci, nie? Czy także to pozdrawiamy babcię. Proszę, Bogdan, pozdrów babcię, tak? Od tutaj społeczności storytellingowej i ode mnie. Karolina mówi, ja dziękuję za cudowną grupę MSB 6, no to naprawdę wyjątkowi ludzie są. Właśnie Małgosia mówi, dziękuję, że wciąż umykam koronawirusowi. Ditka, że przetrwaliśmy miniony rok mimo lockdownu, a ja mam agroturystykę. O, no to rzeczywiście. Ania, bliskim za to, że mimo, że byli dalej, to nadal tak blisko. O, cieszę się, że jesteś zdrowa. Wacława mówi, aha, to do mnie, że to super. I za to jestem wdzięczna. Dziękuję ci, kochana. Wacława jest naszą mistrzynią wspierania i informacji zwrotnej i właśnie też już prawie coś upieczoną absolwentką za 2 tygodnie mistrzowskiej szkoły. Małgosia mówi, za wspaniałe relacje w mojej rodziny, kochanego męża i dzieciaki. Czas pandemii pozwolił jeszcze bardziej się zbliżyć w zdrowiu, za MSSB i za cudnych ludzi. Rena mówi, Magda mówi, dziękuję, że mam czas, by zajmować się filmami, bo wcale obecnie nie mam klientów na czartery. A, Magda, to już cię kojarzę. Tak, z LinkedIna, na czartery jachtów. No i te twoje, no jeden widziałam twój film i fajnie to zrobiłaś, także powodzenia. Teraz tak, czy ja muszę zobaczyć gdzieś, czy ja mam, o tu mam live'a już i teraz, słuchajcie, ja bym chciała na Facebooku zobaczyć, tylko jak ja to mam zrobić, żebym ja widziała komentarze. A, dobra.
O, Kasia jeszcze jest właśnie tutaj na Facebooku z MSSB. To super. Cieszę się, Kasiu, że jesteś z nami. No dobra, to słuchajcie, to teraz mamy za co dziękować, a ja mam taki plan, żebyśmy w ciągu tych 1,5 godziny, może z malutkim kawałkiem, skupili się na tym, co z tego dobrego, co się nam przydarzyło, ale też coś z tego złego, co nam się wydarzyło w tym minionym roku, co może nam być takim drogowskazem na ten nowy rok, który się zaczyna. I chciałabym, żebyśmy naprawdę wyszli stąd wszyscy mądrzejsi. I w związku z tym tak pomyślałam, że to nasze spotkanie będzie takie bardzo interaktywne, na tyle bardzo, ile się uda Górskiej, która dużo gada, mówić trochę mniej, ale chciałabym, żebyśmy się po prostu wzajemnie wymienili tymi lekcjami życiowymi, które ten miniony rok nam przyniósł, bo myślę, że to jest szalenie ważne, żeby budować. Że, ja nie wiem, jak wy podchodzicie do życia. Ja podchodzę do życia w ten sposób, że wszystko, co nam się przydarza, jest po pierwsze jakimś materiałem do tego, żeby czegoś się nauczyć, żeby się rozwinąć, żeby pójść dalej, a z drugiej strony jest to jakaś informacja też zwrotna i o życiu, i o ludziach, i że z każdej właśnie nawet najtrudniejszej sytuacji można wyciągnąć coś dla siebie. To jest trudno czasami pamiętać o tym w momencie, kiedy się coś dzieje rzeczywiście takiego trudnego, ciężkiego. Ale zawsze wiecie, no ja mam to swoje motto życiowe, które powtarzam ciągle, że to wszystko zależy od opowieści, którą sobie opowiadamy w głowie, o tym, co nam się przytrafia. Tak, miutujcie się, jeżeli nie jesteście zmiutowani, bo żeby tu wszystkich nie było nas nagle słychać, bo będzie chórek. Więc wracając, to wszystko zależy od opowieści, czy jest pandemia, czy nam się coś złego przytrafia, czy nam bliscy odchodzą, czy my chorujemy, to ciągle jeszcze my możemy sobie o tym w jakiś sposób opowiedzieć. I to od nas zależy, nawet jak już nic innego nie zależy. Także chciałabym, ja przez ten rok ja zawsze mam taką metodę, że na koniec roku, to najczęściej jest albo w Sylwestra, albo kilka dni przed Sylwestrem, siadam z tym moim pięknym, dużym notesem i tam wypisuję sobie wszystkie sukcesy, wszystkie porażki i przede wszystkim przesłanie. Sprawdzam, czy ono działało i przesłanie planuję na przyszły rok. I na bazie tych sukcesów i porażek, głównie porażek, wypisuję sobie lekcje. Takie rzeczy, które mogą mi pomóc w przyszłym roku uniknąć tych głupot, które zrobiłam wcześniej. I w tym roku jest ich 10. To teraz widzicie, ile było porażek. I chciałabym z wami się podzielić kilkoma, może tak bardziej szerzej, a o niektórych wspomnieć krócej. Natomiast przede wszystkim chciałabym się dowiedzieć, jakie wy macie lekcje tego roku. Także jak możecie, to napiszcie na czacie na Facebooku i tutaj na naszym czacie Zoomowym, jaką jedną albo dwie najważniejsze lekcje zabieracie na przyszły rok, na ten, który się zaczął na 2021. A ja będę czytała, tak żebyśmy tutaj wszyscy, tutaj mam też z Facebooka, o jest Kasia Boruczkowska, dziękuję też za MSSB i za wiele radości, pomimo pandemii, to mi się podoba, widzisz, pozytywne myślenie to jest to. O, tylko muszę, okej, tutaj mam, o no właśnie, mogę mieć komentarze i, o dobrze, dobrze, tu muszę opanować jeszcze tą sztukę, a wy tu piszcie, tak, na czacie, ja sobie tu tylko popatrzę, czy jestem w stanie to przełożyć. Dobra, dobra. To mam nadzieję, że tutaj będę Was też widziała. Cieszę się, że dołączacie, że jesteście z nami. Myślę, że to naprawdę będzie niezwykły czas, taki też czas, bo w tej pandemii to nam potrzeba takich spotkań. Ja pamiętam, że pierwszy raz zrobiłam swoje urodziny właśnie online w zeszłym roku, w listopadzie. Część z Was tutaj była i to było niesamowite przeżycie. Tak właśnie, nie możemy się spotykać, ale możemy mimo wszystko, ten internet nie jest zły. A nawet powiem szczerze, tak jak każde narzędzie, ja tam lubię w sumie, tylko czasami trzeba się ograniczać. Dobra, to patrzę tutaj na Wasze
Tu mamy jeszcze podziękowania. O, Juliet, jak miło, że dziękujesz za super listy i że się spotkamy, mam nadzieję. Dobra, super. Tutaj patrzę, tu muszę, o, dużo, dużo, dużo. O, mamy tutaj tak. Właśnie, Bogdan Kasperski, nie ma co czekać do dzieła. Ja mam nadzieję, że to jest przesłanie na ten rok. I to by było bardzo piękne przesłanie. I jestem absolutnie z Tobą zgodna, mam takie samo. I to jest moja 10. lekcja, także bardzo dobrze. Karolina mówi, autentyczność, wejrzenie w głąb siebie i odnalezienie radości w życiu, w tym, co się robi na ten rok, rozwój. O, Ania Sikorska mówi, jeśli kochasz, nie bój się kochać. Wow, Ania, wiesz, tyle zawsze się od Ciebie mogę nauczyć. Karolina mówi, dla mnie przede wszystkim otwieranie się na nieznane, mieć plan, ale nie zamykać się na to, co niesie życie. O właśnie, co dalej, kto dalej? Być jak rzeka, mówi Beata, akceptować zmiany bez kurczowego trzymania się tego, co i tak się zmienia. Anita mówi, odnalezienie radości w małych rzeczach. Dziesińska i słuchaj Dziesińsko i proszę Cię, z prawej strony masz takie trzy kropeczki, tam możesz zmienić Twoje imię, będzie mi miło jak zrobisz rename i wtedy będę wiedziała kto Ty jesteś, bo tak to nie wiem, odnaleźć samą siebie i odważyć się pójść za swoją intuicją i postępować tak jak czuję, a nie zdroworozsądkowo. Wacława, ufaj i nie bój się podejmować nowych wyzwań. Dzitka, dużo pytań pojawia się raczej u mnie, może znajdę na nie odpowiedź, potrzebuję się otworzyć na swój głos wewnętrzny. Margaret Komorowska mówi, odrodziła mi się miłość do gór, no górska, szczególnie irlandzkich. Słuchaj, ja nie wiedziałam, że w Irlandii są góry, to ja bardzo chętnie. Jest to jak nowa droga życia. Małgorzata Duda, trzeba cieszyć się chwilą i codziennymi czynnościami, możliwością wyjścia do parku, do lasu, wspólnym spacerem z przyjaciółmi, a w sprawach zawodowych być elastycznym i otwartym na zmiany, mimo przeciwności i ograniczeń. Zobaczcie niesamowicie, że gdzieś tam te przesłania się nam zazębiają, nie? Tutaj na Facebooku Kasia mówi, nie rezygnować z marzeń pomimo różnych przeszkód i nie poddawać się. A Artur mówi, myśl pozytywnie, mimo przeciwności wykorzystuj je do stania się jeszcze silniejszym. Ewa Figurski, nic nie muszę. Oj tak, to tak. To jest nawet moje przesłanie stycznia. Kasia Sękowska, odwagi i do roboty w storytellingowym stylu. Tak jest, Tomasz Kowalik, skupienie na tym, co ważne, bez rozpraszania się duperelami i docenianie siebie. Ty jesteś dobry i w docenianiu przede wszystkim też innych, bo to świetnie też robisz. Juliet, słuchać serca, ono zna drogę. Rena mówi, jutro może zmienić wszystko, nie czepiaj się mało ważnych drobiazgów. Aleksandra Pawińska, w 2021 roku, na 2021 zabieram ze sobą odwagę do kreowania, łagodność, bez uległości i wiele, wiele miłości i otwartości. A Dorota nasza tutaj też absolwentka, kreować nową opowieść od marzenia do stworzenia. No widzicie, to są studenci MSSB, to widać. Joasia Wasilewska, idę za głosem serca i nie boję się pytać, czy mogę dołączyć do czegoś, co mnie woła. Małgosia Koczorowska, no nie mogę, chciałam tylko trzy przeczytać, ale no nie mogę się tutaj zatrzymać, bo to jest niesamowite, co piszecie. Elastyczność na codzienność, pozwolić rozwijać się swoim dzieciom zgodnie z potrzebami i pragnieniami, wspierać, nie ograniczać bliskich. Jestem ważna, uważna na siebie. Darek, z autentycznością w rozwoju, dialog możliwości to droga właściwa, niewłaściwą byłaby droga monologu. Świetnie powiedziane i jeszcze tutaj o Wiesława do nas dołączyła. Super, bardzo się cieszę, że jesteś. Widzę, że dołączacie i na Facebooku i jeszcze na Zoomie cały czas. Super. Agnieszko, wszystko dobrze, dobrze, że jesteś. Także dopisz tylko twoją lekcję życiową z poprzedniego roku, to już będziemy mieli. O właśnie, Marek mówi napisać bajkę dla wnuczek, cel główny, ale Marek, to była lekcja życiowa, czegoś się nauczyłeś, a cel to wiemy i bardzo się wspieramy w tym celu. Super, bo ci się niedawno podobno właśnie wnuczka mała urodziła. Dobrze, to słuchajcie, jeżeli dołączacie jeszcze, to piszcie, a ja na początek oczywiście nie mogłoby być naszego spotkania bez opowieści. I tak szukałam jakiejś takiej opowieści, która by dała nam wszystkim taką dobrą lekcję życiową na teraz, na te czasy. I znalazłam opowieść
Tutaj będę monotematyczna, bo mam taką jedną studentkę, której wszystkie opowieści, jak chcę, szukam jakiejś opowieści, to u niej znajdę wszystkie. I tak będzie teraz też. Nasza absolwentka sprzed 2 lat, Marzanna Gąsior, która napisała opowieść dokładnie, która się dzieje w tym samym czasie, w zimie. No nie było jeszcze wtedy pandemii, ale tak niesamowicie pasuje mi do tego wszystkiego, co przeżywamy, co się teraz dzieje z nami. No i posłuchajcie, jestem ciekawa, czy tą lekcję wyciągniecie z opowieści Marzanny. Nazywa się Drzewo i trawa. Wiem, że zawsze mam wybór, gdy nadejdzie życiowe tornado. Mogę złamać się jak drzewo, a mogę jak trawa nagiąć hardy kark. Odpuścić, przeczekać i podnieść głowę ku słońcu. Czarna Góra, Sylwester 2000 rok. Na stoku mróz szczypie policzki. W pełnym słońcu śnieg przypomina diamentowy dywan. Grzejemy się w ciepełku kampera. Ja, Marek i nasz 11-letni syn Jacek. Siorbiemy gorące kakao, żartujemy. Beztroski śmiech i zapach czekolady wypełnia nasz dom na kółkach. Coś jest nie tak. Niepokój chwyta mnie za serce. Nagle do mnie dociera. Marek wcale się nie uśmiecha, nic nie mówi, jakoś tak dziwnie na mnie patrzy. Hej, widzę, że za nim mówiłaś. Wiem, moje umiejętności zjazdowe szokują. Widzę, że za nim mówiłeś. Wiem, moje umiejętności zjazdowe szokują. Próbuję żartować. Bez skutku. Przez ciszę przedziera się głos Jacka. Mamo, już mi ciepło, idę zjeżdżać. Trzask drzwi i już go nie ma. Znowu cisza. Czuję, jak moje dłonie robią się lepkie od potu. Źle się czujesz? Czy jesteś wkurzony? Powiedz coś, bo zaraz mi serce wyskoczy. Mówię i chwytam się za gardło. W głowie setki myśli. Może jest ciężko chory? Albo chce mnie zostawić? Może ma inną? Albo... Nagle Marek podnosi głowę, patrzy na mnie i cicho mówi. Musimy zamknąć hurtownię. Ostatnie pieniądze wydałem na wypłaty. Nie mam pieniędzy na towar. Zresztą po co towar? I tak wszyscy kupują w marketach. Nic już nie zrobię. To koniec. Nie wiem, co powiedzieć. Przygryzam wargi. To jakiś Matrix, myślę. Ogarnia mnie przerażenie. Robi mi się duszno, nie mogę złapać tchu, głaszczę skurczony żołądek, a Marek, blady jak papier, czeka na moje słowa. Jak to zamknąć hurtownię? Nic nie mówiłeś, że tak kiepsko. Przecież wyjechaliśmy na narty, a teraz mówisz, że po 10 latach zamykasz interes? No to skąd weźmiemy pieniądze? Mój głos niebezpiecznie pnie się w górę. Czuję, jak krew pulsuje mi w skroniach. Sprzedamy kampera. Wystarczy na jakiś czas. Potem zobaczymy. Słyszę słowa, których nie chcę słyszeć. Ale to nasz upragniony kamper. Marzenie, które udało nam się urzeczywistnić. Nasz sposób na życie. Nie mogę powstrzymać żalu, który zalewa mi serce. Nie mogę powstrzymać łez. I znów cisza. Tym razem wroga, zimna, zła. Marek chowa twarz w dłoniach. Płacze. I nagle spada na mnie spokój. Podchodzę do męża, obejmuję go i przytulam. Wiesz co? Możemy jeszcze sprzedać dom, możemy nawet wprowadzić się do mojej mamy. Przecież to nie koniec świata. Najważniejsze, żebyśmy byli razem. Poradzimy sobie, mówię cicho. Mimo wszystko oddycham z ulgą. Grom z jasnego nieba mnie nie roztrzaskał. Dobrze być jak trawa.
Piękna, nie? No właśnie tu widzicie studentów mistrzowskiej szkoły, poznacie po tym, że klaszczą i że widać jak klaszczą, no bo nie słychać was. Więc to jest opowieść Marzanny, która po prostu, wiecie, to jest przepiękne w opowieściach, że one się nie starzeją. Ona była napisana 2 czy 3 lata temu o czymś, co się wydarzyło w 2000, to ponad 20 lat temu. I zobaczcie, jak one zmieniają się, jakieś warunki życiowe, mamy tutaj zakręt historii i nagle ta opowieść zupełnie inaczej, nabiera zupełnie nowych sensów. Więc tak, jeżeli jedną lekcję możemy na 2021 i na wszystkie kolejne, to na pewno piszcie opowieści, a przede wszystkim żyjcie tak, żeby było warto o czym opowiadać, bo od tego się przecież zaczyna. To Marzanna na początek, lekcja, którą mamy od Marzanny, to jest oczywiście taka lekcja, że dobrze być jak trawa po prostu, kiedy coś się nam dzieje, to owszem, może się przygniecie na moment, bo wiadomo, że no, to nie jest tak, że każdy będzie stał prosto i nic, kiedy przeciwności losu nas przyginają do ziemi, ale że jednak można się potem wyprostować i że jest nadzieja na to, że się wyprostujemy. Także bardzo dziękuję Marzannie, nie ma dzisiaj tutaj z nami, ale cieszę się, że tą opowieść napisałaś i że możemy ją dzisiaj się podzielić. Teraz jeżeli chodzi o te lekcje, o widzicie, nawet mówię biznesowe, bo dokładnie było zawsze tak, bo ja co roku to robię, od wielu, wielu lat, tak? No i zawsze na początku roku było właśnie takie spotkanie, webinar, tak jak teraz i ja dzieliłam lekcje biznesowe, lekcje życiowe i lekcje storytellingowe. I to jakoś w tym roku, jak się zastanawiałam i podsumowałam ten rok, to stwierdziłam, że to w ogóle to nie tak, że tak naprawdę lekcje, w ogóle rozdzielać biznes i życie to już jest dziwne, no bo przecież biznes jest częścią życia, nie? Więc to jest taka pierwsza rzecz. Po drugie pomyślałam sobie tak, no to się wszystko przeplata, no to co jest dobre dla życia jest na pewno dobre dla opowieści. Dobre życie z kolei przekłada się na dobry biznes. Trudno mieć dobry biznes, jak ktoś nie ma dobrego życia, bo gdzieś ta głowa mu do końca zupełnie nie pracuje. Oczywiście są ludzie, którzy potrafią to jak brzytwa oddzielić i wtedy to jest okej, no ale myślę, że ludzie, którzy kochają opowieści, to są ludzie, którzy jednak żyją otwartością, wrażliwością na innych, chęcią pomocy, więc u nas to pewno się razem jakoś wszystko przeplata. A z kolei właśnie dobre życie przekłada się też na dobre opowieści i nam się koło zamyka. Także jak będziemy dzisiaj mówić o tych lekcjach, to nie wiem, czy ja za każdym razem będę o tym mówić, ale słuchajcie tej lekcji zawsze przez pryzmat tego, co z tego by wynikało dla biznesu, albo co z tego by konkretnie wynikało dla naszych storytellingowych umiejętności, bo to wszystko będzie dokładnie w każdym z tych obszarów działało. I ja bardzo też wierzę, że te lekcje, którymi się już teraz podzieliliście i którymi się jeszcze będziemy dzielić, mam nadzieję, że jakoś będzie się to przeplatać, to też właśnie będą takie lekcje, które nas wszystkich ubogacą. I powtórzę jeszcze raz, po raz kolejny i może jeszcze 3 razy dzisiaj powtórzę do końca. Myślę, że po tym webinarze naprawdę wyjdziemy mądrzejsi, nauczymy się czegoś więcej i że nie tylko będziemy coś więcej wiedzieli, ale też mądrość moim zdaniem polega nie na wiedzy, tylko na zastosowaniu tej wiedzy w życiu, na przełożeniu na życie, więc tego wam i sobie bardzo, bardzo życzę. Okej, okay, tutaj piszecie, że Wacława mówi piękna opowieść Marzanno i mądre przesłanie dla każdego z nas. I jeszcze o właśnie, po MSSB Kasia mówi, że nawet z nudy i prozy życia można napisać ciekawą i wciągającą opowieść. Bardzo się cieszę, Kasiu, że po tych 12 prawie miesiącach nadal tak uważasz, to jest tylko znak, że to działa i że nauka nie poszła w las, co też widać po Twoich opowieściach. No dobra, słuchajcie, to zaczynamy omawiać lekcje. I teraz tak się zastanawiam, może tak, ci, którzy są na naszym Facebooku, to macie te lekcje w poście, także możecie sobie przeczytać te 10 lekcji, wrócić do nich. Przemek Lisek dołączył do nas, super, i z przesłaniem, czy z lekcją na przyszłość, zrobione jest lepsze od doskonałego.
Bardzo się cieszę. O, jeszcze Hania Szumińska, stosować zdrowy rozsądek i koncentrację na codziennych obowiązkach, czyli robić swoje i słuchać siebie. To jest ta lekcja na 2021 rok. Super. Czyli tak, lekcje macie, a Moniko, jakbym Cię mogła prosić, to wrzuć jeszcze tutaj na czat może te 10 lekcji, żebyśmy tutaj je mieli. Ja ich nie będę omawiała po kolei, będę je omawiała tak, jak czuję, że ułożą się w piękną historię. I zacznę od lekcji trzeciej. Lekcja trzecia to jest Ubuntu. W języku Zulusów to znaczy jestem, bo jesteś. Człowiek staje się człowiekiem poprzez innych ludzi. I o tej lekcji powiedziała mi, to słowo w ogóle pojawiło się w rozmowie na Facebooku z Hanią. Hania to była dziewczyna, której jeszcze kilka tygodni temu w ogóle nie znałam. A poznałyśmy się w ten sposób, że zepsuła mi się pralka. Jak miałam koronawirusa, to wyobraźcie sobie dom bez pralki. I to przed świętami, tak? Więc ja już miałam kosze po prostu prania, gdzieś mi się wylewało, trzy torby duże takie, bo jak spakowałam. Mam koronawirusa, więc nikt, nawet jakbym kupiła nową pralkę, tak, albo zamówiła kogoś, żeby mi naprawił, no to nikt nie przyjdzie do mojego domu. Szukałam jak opętana takich jakichś pralni, żeby ktoś po prostu na wagę, nie, że mogę tam z dostawą, że mi wezmą z domu, wypiorą, wrócą. W ogóle w Poznaniu czegoś takiego nie ma, nie tylko najwyżej na wieszaczkach koszulki, ale tak na wagę to nie. Przynajmniej ja nie mogłam znaleźć. Tutaj chora, więc w ogóle gorączka i ten, tu przerażona, bo ja już nie mam ręczników, nawet piżam, w ogóle nic. Wiecie, jak to w tej chorobie się człowiek poci. I właściwie sprawa nie do rozwiązania. No, wszyscy moi przyjaciele mają pralki, no ale to jest tuż przed świętami, tak? To było dosłownie 3 czy 4 dni przed Bożym Narodzeniem. No jak ja teraz kogoś poproszę, żeby mi robił pranie, nie? Przed świętami. I byłam już taka zrozpaczona. I słuchajcie, jest taka super grupa na Facebooku, nazywa się Widzialna Ręka. W Poznaniu jest Widzialna Ręka, nie wiemy, w waszych miastach pewno są takie analogiczne. To jest niesamowita grupa, tam jest 12 tysięcy ludzi i jak tylko się zaczęła pandemia, to ludzie zaczęli sobie tam pomagać. I faktycznie ta pomoc jest taka, że no tam prawie, że od razu jak się pisze coś, to tam dosłownie, no to nie tak, że jedna osoba chce pomóc, tylko jest cały tłum ludzi, którzy chce pomóc. No ale sobie pomyślałam, no Boże Święty, no teraz jak z tym praniem, no już tak w ogóle tak głupio człowiekowi, nie, jakieś gadki, staniki, no wiecie, ktoś tam będzie prał brudną bieliznę, no ale już byłam taka zrozpaczona, napisałam post, no że szukam, no że może ktoś wie, czy jest jakaś tam pralnia, czy coś tam, no bo mam takie trzy duże torby, no i nie wiem, mam koronawirusa, nie wiem, jak tutaj sobie z tym poradzić. Słuchajcie, 10 minut i miałam 5 postów na ten temat, że na pewno taką pralnię się znajdzie, na pewno to się uda, a przecież można iść do automatycznej, takiej na Dąbrowskiego, więc mówię sobie, no tak, no Polacy, fajnie, nie? Każdy tylko radzi, no ale to niestety mi nie rozwiązuje problemu, no bo ja nadal mam te pranie brudne. I potem nagle jakby coś się odblokowało i kolejne 10 postów w przeciągu kolejnych 10 minut, a może mniej, to było, dobra, ja wypiorę, a jaka dzielnica, nie ma problemu, ja przywiozę i odwiozę, wypiorę, a może coś potrzebujesz, a może ci coś upiekę, a może potrzebujesz na Wigilię karpia, a może łóżka ci przynieść, a może coś tam, a tu Ewa napisała, a to może ja ci zrobię taki energetyczny barszczyk, krem z buraków, z imbirem i w ogóle po prostu słuchajcie, ja w tej chorobie, w takim, no wiecie, to człowiek jest taki totalnie zakręcony, w ogóle nie tak nie kojarzy do końca i nagle po prostu wysypało mi się z tego Facebooka tak bardzo dużo życzliwości, pomocy, trzy duże torby wyprać przed świętami, tak, obcy ludzie. No i dziewczyna się zgłosiła, właśnie Hania, która jest samotną matką, ma chłopaka takiego w wieku 11 lat, syna, no więc też jakby taka sytuacja, no nie taka, wiecie, że tutaj wszyscy pomogą w domu. Nie ma samochodu, nie ma elektrycznej suszarki, nie, no tylko ma jedną pralkę, no i ona powiedziała, no dobra, to ja to przyjadę po to. Ja mówię, ale to ja wyślę Ubera. Nie, ja to przyjadę, bo ja tu jestem ekolożką, to nie chcę, żeby tam, to wolę dla ochrony środowiska przyjechać. Sobie przyjechała tramwajem i wzięła mi te trzy torby.
I powiedziała, że jest właśnie po koronawirusie, więc jakby nie ma problemu, że też, bo ja się też o to obawiałam, nie? Że czy to no, tam wystawiłam do kwarantanny, żeby już w razie czego tam jakby były jakieś wiruski, to żeby zniknęły, no ale wiadomo. No więc ona to zrobiła, słuchajcie, potem chyba mnie przeklinała, no bo to pranie to mówi, że no, tam musiała wykładać na wszystkie sprzęty w domu i suszyć tam chyba 6 pralek było, Jezu. Ale po prostu zrobiła to, cudowna kobieta i właśnie potem jeszcze mi tam napisała właśnie taką historię z książki, gdzie padła to słowo ubuntu i pomyślałam sobie, że właśnie to jest dokładnie tak, że człowiekiem się stajemy przez to, ile możemy ludziom pomóc i jak im możemy ich wspierać, jak możemy się przysłużyć w momencie, kiedy nas potrzebują. To była niesamowita lekcja. Zulusi są mądrzejsi pewne od nas, a ja teraz tego doświadczyłam. I słuchajcie, jeżeli jest tu ktoś z Was, ci, którzy mi pomagali w tej chorobie, czy na Facebooku, czy w naszej społeczności, mój tata, który tutaj jest z nami dzisiaj, tata szczęsny, tato, spuść sobie klapkę od laptopa, bo widzimy głównie Twoje książki, a my tu chcemy widzieć Twoją piękną twarz. Tata jest niesamowity, jest sam bardzo zaangażowany w Facebooka i działa społecznie, ekonomia społeczna. I w ogóle jest moim wielkim wzorem, ale on właśnie też przyszedł do mnie, wiecie, no starszy człowiek, trochę starszy ode mnie w czas koronawirusa, gdzie się starsi ludzie w ogóle nie ruszają. Starsi to mówię 60 plus, tak? Czyli mniej więcej ja. Przyszedł i przyniósł mi właśnie też lekarstwa, żebym mogła, także mnie to w ogóle bardzo wzruszyło. Tam oczywiście rodzina potem na niego naskoczyła, że jak może do mnie przychodzić, przecież może się zarazić, ale był i to dla mnie bardzo dużo znaczy. Także słuchajcie, to jest Ubuntu. Karolina Nosowicz mówi Ubuntu, to hasło ubiegłego roku dla mnie też. Super. Kasia mówi pranie, proza, a jaka historia? No właśnie, to tutaj tak to jest. Ja tu mam jeszcze tak dobrze, bo w mistrzowskiej szkole to wiecie, studenci mają limit, nie? Znaków 2000. Ja tutaj nie mam limitu. No jak tutaj siedzicie, to możecie się jedynie wyłączyć i sobie najwyżej mnie zmiutować, ale póki mam mikrofon, to gadam. O, jest z nami Adam Kościuszko. Super, Adasiu, cieszę się, że jesteś. Bardzo się cieszę. O, Karolina mówi, nawet mój system w komputerze nazywa się Ubuntu. No właśnie, no właśnie. Więc słuchajcie, to Ubuntu. Zobaczcie, jesteśmy, ja tu mówiłam oczywiście o sytuacji typowo z życia wziętej, no ale zobaczcie, jak to się przekłada na biznes i jak to się przekłada na opowieści. Zacznijmy od opowieści. Wiadomo, że próba wzmacnia bohatera i jeżeli mamy opowieść na przykład DNA, którą jest opowieścią o ważnych wartościach, no to o tych wartościach nie będziemy opowiadać w momencie, kiedy te wartości nie są poddane próbie. Więc jeżeli my mówimy o tym, że storytelling, że opowieści budują relacje, no to musimy pokazać, że rzeczywiście te relacje zostały zbudowane, a nie ma nic lepszego od budowania relacji, kiedy właśnie przechodzi się ciężką próbę, no i z tej próby wychodzi się zwycięsko, zwłaszcza jak mamy dobrych pomocników. Także to w storytellingu jest, a w biznesie, no przecież jeżeli, no biznes jest dla ludzi, no robisz, jakby nie było drugiego człowieka na świecie, to żadnego biznesu byś nie robił. No więc to jest też tak, że jesteśmy dla innych i się stajemy też przez innych. Przez to, że ja na przykład prowadząc moją fabrykę opowieści, wiem, że to jest wam potrzebne, wiem, że z tego korzystacie, wiem, że się możecie rozwijać. Ja przez to też ja istnieję. I przez to w ogóle robię, bo jakbym nie miała takiej informacji zwrotnej, to na pewno bym już dawno przestała. Chociaż ja jestem taka uparta, że jak ja wiem i że mam misję i cel, to i tak, jakby nie, mimo że czasami nic nie słyszę, to i tak będę to robiła, ale właśnie, biznes jest dla ludzi, istniejemy przez drugiego człowieka. Lekcja trzecia, Ubuntu. No i teraz z tym się wiąże kolejna lekcja, siódma. Ludzie są lepsi niż myślisz. Bo ja wiecie, co ostatnio już miałam w Polsce, jak właśnie tak końcówka tamtego roku, już te ostatnie miesiące, myślę, że każdy z nas trochę miał poczucie, że jesteśmy w takiej jakiejś szarzyźnie, nie? Te polityczne różne historie, te pandemiczne, te wszystkie takie, po prostu żyliśmy w jakimś takim, że ja miałam takie poczucie, że żyjemy w takim, że to się po prostu, że ludzie już są tacy niefajni, zaczynają tak na siebie najeżdżać. Wiadomo, no po prostu zamknięcie to powoduje, nie? No, były badania na szczurach, tak? I jak szczury były w małej. Nie słychać.
Nie słychać. Dobra, a teraz słychać? Czy słychać już? Dobrze. A długo mnie nie słyszeliście? Tak już połowy? Szczury. Badania na szczurach. I a, tyle. Dobra, o to super. To nie zdążyłam za dużo powiedzieć. Okej. Okay. Dziękuję, dziękuję, że czuwacie bardzo dobrze. Cieszę się, bo to jest ważne, żebym tutaj się dowiadywało, ile by było straty. Więc wracając do opowieści, czyli my nie jesteśmy szczurami, jesteśmy ludźmi, ale wszelkie takie ograniczenie, zamknięcie, wiadomo, jak na każdego z nas działają. W związku z tym, Agnieszko, bo ktoś podniósł rękę, jakbyście coś chcieli powiedzieć, to piszcie na czacie, dobra? Bo to... Teraz mnie słyszycie, tak? Dobra, okej, okay, dobra. Więc wracając, ja miałam takie poczucie, że no ci ludzie nie są aż tacy fajni, albo coraz mniej się robimy fajni, zresztą ja sama widziałam, że jestem coraz mniej fajna, bo już takie zmęczenie materiału, zmęczenie myślenia, taka wiadomo ogólna beznadzieja, taka, która no co chwila ktoś coś traci pracę, ktoś jest w szpitalu, ktoś choruje, no było ciężko. I teraz nagle w tej mojej koronawirusie, w tej mojej chorobie, nagle okazało się, że kurczę, ludzie po prostu, dasz impuls i ludzie naprawdę się dosłownie, no... spieszą jeden przez drugiego, żeby ci pomóc. Dla mnie to było takie odkrycie. Jestem w ogóle tak wdzięczna tej grupie Widzialna Ręka Poznań. No po prostu to jest niesamowite i to cały czas to trwa, nie? Jak cokolwiek byście chcieli, czy pomóc komuś, czy właśnie ludzie tam wydają różne rzeczy, pomagają sobie, to jest zamiast wiadomości, to oglądajcie takie grupy. To naprawdę wtedy człowiek może się podbudować, że tacy ludzie są na świecie. Ale to zdanie, ludzie są lepsi niż myślisz, to w ogóle nie jest moje zdanie, tylko to jest zdanie ojca Werenfrieda van Stratena. To jest flamand, który był nazywany w czasach drugich, od czasów II wojny światowej ojcem boczkiem. Pecholach, ojciec boczek. Dlaczego? Bo on w momencie, kiedy się skończyła II wojna światowa, i Niemcy poszli do obozów jenieckich, on był Flamandem, albo już wiecie co, nie wiem, czy on był z Holandii, czy on był z tej belgijskiej części Flandrii. W każdym razie mówił w niderlandzkim, flamandzkim. I on pomyślał sobie tak, okej, okay, no Niemcy nas krzywdzili, Niemcy byli okupantami, wiadomo, natomiast oni są w tych obozach jenieckich i oni umierają z głodu. No to my, no nie możemy ich tak zostawić, no oni nas zabijali, no ale teraz no nie mogą umierać z głodu, no to nie byłoby ludzkie. I on, słuchajcie, w ogóle był niesamowity, miał taki kapelusz brązowy, taki czarny, co tam już pod koniec życia, taki ciemnobrązowy, on potem już pod koniec życia był prawie czarny. I on no był księdzem, więc po mszy świętej wychodził z tym kapeluszem przed kościół, oczywiście płomienne kazanie powiedział, na początku na pewno były to dobre historie, no i z tym kapeluszem, żeby zbierać na Niemców pieniądze, żeby im kupić właśnie ten boczek, jedzenie, tak? I to dla mnie było w ogóle niesamowita historia, nie? Mamy tutaj wroga, a teraz, i on to zrobił dla tych Niemców, ale on też jak o tym opowiadał, to robił dla Europejczyków, no dobra, sorry, przepraszam, to był rasizm, dla pozostałej części Europy. To znaczy, że jak my pomagamy, no to też robimy coś, dzieląc się dobrem, sami stajemy się lepsi. I on faktycznie wielu, wielu, wielu Niemcom uratował życie. Potem założył taką organizację, może znacie, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Kirche in Not, albo L'Église en Détresse i tak dalej, tam, która działa na całym świecie i pomaga ludziom w potrzebie. Znaczy tam konkretnie ludziom, czyli kościołom, tam kupują, pomagają budować kościoły, kaplice, sprzęt, żeby dojechać do tych wiosek i tak dalej, i tak dalej. Ja dla nich kilka robiłam swojego czasu filmów. Poznałam też ojca Werenfrieda, niesamowity człowiek, oczywiście już nie żyje. Przepiękny człowiek, przepiękne dzieło, bo poznałam to z bliska. Robiłam filmy o Kubie, o Sri Lance, o Hmong, takim plemieniu z Tajlandii, także to było piękne przeżycie. Jestem bardzo wdzięczna, że mogłam być częścią tego projektu. No więc to jest to Ubuntu przetłumaczone na kolejną lekcję, że rzeczywiście ludzie są lepsi niż myślisz. I również to się przekłada w paradoksalny sposób na opowieści. Słuchajcie, bardzo często jest tak, że ludzie, którzy piszą opowieści, i nasi studenci, ale nie tylko, zarzekają się i mówią, że oni kompletnie nie umieją
tych opowieści pisać, że oni nie mają talentu, że oni tego nie robili albo nie robili tego od 30 lat i że im nauczycielka kiedyś powiedziała, żeby broń Boże tego nie robili i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, mamy dużo takich historii. No i wierzcie mi, że te opowieści, które napiszecie, też będą lepsze niż myślisz, bo u nas to się co chwila sprawdza na zajęciach. To jest po prostu tak, że jak się pochylisz nad swoim życiem, masz te podstawowe narzędzia, czy ten sykomor, czy ten sos sekretny, czy cokolwiek, co ci pomoże ustrukturyzować sposób myślenia o tym, co ci się przydarzyło, no to ta opowieść na ogół jest opowieścią taką, że po prostu, no, jeżeli nie wdusi od razu w fotel, to przynajmniej sprawi, że na chwilę człowiek się zatrzyma i jej posłucha. Ta opowieść Marzanny, którą dzisiaj przeczytałam na początku, ona była napisana po drugim module, czyli to było zupełnie na samym początku naszej drogi storytellingowej, czyli no można, a dziewczyna prowadzi sklep rowerowy, tak, i hurtownię i wypożyczalnię rowerów, więc można powiedzieć, że no nie ma jakiegoś literackiego rodowodu, a zobaczcie, jaką piękną historię opowiedziała. Także to jest kolejna lekcja i też takie lekarstwo, które ja odkryłam w czasie tej choroby, że najlepszym lekarstwem jest życzliwość ludzi. I to jest niesamowite, bo ja fizycznie, słuchajcie, w tym czasie koronawirusa, jak byłam chora, mimo że się dusiłam, kaszlałam, kto tutaj mnie kiedyś, tu nie wiem, czy ktoś jest z MSB, z MBA, z WSB, to ja po prostu miałam taki set, że prowadząc już zajęcia, będąc chora, bo nawet nie wiedziałam, że mam już to, kaszlałam cały czas, więc naprawdę było bardzo ciężko. I faktycznie źle się bardzo fizycznie czując, jak się ta historia z pralką wydarzyła, jak nagle ludzie zaczęli się zgłaszać, co mi na święta, że moja siostra Weronika tu całą rodzinę listę zrobiła, żeby zabezpieczyć jedzenie, każdą potrawę z 12 na Wigilię. Inni ludzie dzwonili, pisali, to było naprawdę niesamowite. I ja czułam, że dosłownie ta życzliwość ludzi sprawia, że ja się lepiej czuję fizycznie. No tak to działa. Więc jak dla mnie to też jest lekcja na ten kolejny rok, żeby być bardziej życzliwą dla ludzi, żeby posłuchać ich, żeby zobaczyć. I z tym się wiążą kolejne lekcje. Moja pierwsza i druga lekcja to są lekcje Savubona i Shikoba. Czyli widzę ciebie. To jest Savubona, to jest powitanie zuluskie, znowu jakoś tak niesamowicie, że ten rok się zaczął od zuluskich słów i skończył się od zuluskich słów. Savubona, czyli widzę cię, jesteś dla mnie kimś ważny i to zulusi się w ten sposób pozdrawiają, on mówi takie dzień dobry, tak, to jest właśnie Savubona, a odpowiedź jest Shikoba, jestem dla ciebie. Opowiedział mi o tym kilka ładnych miesięcy temu, jakoś na początku ubiegłego roku, Grzegorz Turniak. Jak znacie Grzegorza może z LinkedIna, mistrz networkingu, nie? To jest taki człowiek, który jest malutki, natomiast ma serce olbrzymie i on potrafi po prostu tak z ludźmi gadać, że natychmiast jednych z drugimi łączy, z niesamowity talent. I on mi podpowiedział, żebym jednak weszła na LinkedIn, że to jest ważne miejsce, że warto na tym LinkedInie się udzielać. Ja z dużym, powiem szczerze, oporem, bo jakoś mi się wydawał LinkedIn taki bardzo nieruchawy, taki trochę taki staromodny, to nieco co Facebook kolorowy, coś tam się dzieje, tylko to taki jest sztywny. No ja byłam i widziałam i w siedzibie LinkedIna i w siedzibie Facebooka. Facebook to wiecie, lawenda, kuchnie kolorowe, tłumy, rowerki, można jeść co się chce, nie? No a LinkedIn to taki granatowo-beżowy, nie? Poważny mur, niebieskie rowerki, wszystko elegancko, wszystko takie. No i tak mi nie czułam się w tym. No ale zrobiliśmy właśnie taki test, ja moją społeczność storytellingową, wielu spośród Was tutaj dostało na pewno ode mnie taki list, że jeżeli jesteście na LinkedInie, to właśnie zobaczmy siebie tam, nie? Zobaczmy, kto jest na LinkedInie i naszym powitaniem było właśnie Savubona, a odpowiedzią było Shikoba, także w ten sposób się znaleźliśmy na LinkedInie. A kto tutaj ma na LinkedInie z Was, napiszcie,
kto ma profil i kto działa na LinkedInie, dobra? Napiszcie, bo o, Justynka jest, Iwanus, bardzo się cieszę, że jesteś z nami, Justynko, brakowało cię na konferencji i Dorota jest też, witaj, super, cieszę się, że jesteś, bardzo się cieszę, że dołączacie tutaj i wreszcie też mogę was tutaj zobaczyć na czacie. Mariola mówi, że ma, dobra, kto jeszcze ma? Słuchajcie, jeżeli nie macie, to i tak nie mam żadnej prowizji od LinkedIna, ale z mojego doświadczenia tego właśnie zeszłego, ubiegłorocznego, to jest jedna z moich lekcji, też właśnie biznesowych, że warto tam działać po prostu, nie tylko mieć profil i działać, nie przejmować się tym, że czasami nie ma lajków, nie ma komentarzy, bo to nie znaczy, że ludzie was nie obserwują i nie widzą, co robicie, więc tak jak zwykle i nasza lekcja Ubuntu, czyli być dla innych, dawać tą wartość, dzielić się waszą wiedzą i to przeniesie bardzo ciekawe efekty. No tutaj niektórzy spośród was to właśnie z LinkedIna się znamy, właśnie jak Marek, który zaczął po prostu do mnie pisać komentarze, były ciekawe, więc zaczęliśmy wymieniać korespondencję, także to o właśnie Marek pisze, poznaliśmy się na LinkedIn, tak jest. Więc tutaj warto, Tamara jest, o, jesteś na LinkedInie też i jesteś z nami tutaj. Nie masz serca, no właśnie, ja wiem, bo właśnie to jest problem LinkedIna na ogół, że ludzie nie mają do niego serca. Ja też nie miałam, ale po prostu zachęcam was, żeby to serce gdzieś tam znaleźć, bo no jeżeli oczywiście zawodowo działacie, nie? Bo jak nie zawodowo, no to LinkedIn nie jest potrzebny, ale jeżeli zawodowo, to warto. Tak, Ania, koniecznie musisz, bo ty w ogóle jako człowiek od przyszłości zawodowej ludzi, to LinkedIn to bardzo, bardzo. Chociaż nie wiem, czy twój target jest na LinkedInie, ale jak nie, nawet teraz jest, to za chwilkę będzie. Więc to jest Savubona i Shikoba i to jest to, że to jest ważne, żebyśmy sobie dawali też takie znaki, że ja cię widzę, że nie mam, kurczę, spuszczonego wzroku i cały czas tylko po komórce patrzę, tak? Że ja naprawdę na ciebie patrzę, że nawet jak teraz z wami rozmawiam, no to patrzę w kamerkę, bo to tak jakbym patrzyła wam w oczy, nie spuszczam wzroku gdzieś, nie patrzę na notatki, tylko staram się jak najwięcej trzymać ten kontakt. Bo jesteś dla mnie kimś ważnym i no nie spędzałabym z wami wieczoru, 2 godziny wieczoru, gdzie mogłabym, nie wiem, chociaż nie ma chyba nic fajniejszego niż spotykać się z ludźmi, którzy kochają opowieści, no ale zakładając, że mogłoby coś takiego być, no nie poświęciłabym tego czasu, jesteście dla mnie ważni, to Kasia, ty powiedziałaś ostatnio, Kasia Sękowska, coś niesamowitego, ja cię odmiutuję, bo to było, słuchaj, ja do dzisiaj to pamiętam i to w ogóle mi tak, powiedz, co ty wtedy powiedziałaś o tym kliencie, dobra? Powiedziałaś jedno zdanie, że ty się nie czujesz. A jeżeli chodzi o ciebie, tak, ja się nie czuję, ja nie czuję, żebyś ty napadała na mój portfel. Ja to, ale ty, i nie wiem, co ty jeszcze. Ty powiedziałaś, że ja się nigdy, nie czułam się klientką twoją. A, no i przede wszystkim. No właśnie. Tak, to właśnie przez całą szkołę nie czułam się twoim klientem, nie czułam się, że ty, że właśnie napadłaś na mój portfel i tylko to się liczy. Że rzeczywiście, tak, te relacje, budowanie relacji. A z Kasią jest tak, że Kasia, właśnie to na konferencji też mówiliśmy o tym, słuchajcie, Kasia kupiła wszystkie moje produkty. Od samego początku, tak. każdy. A jeszcze, żeby było śmieszniej, to ja poznałam Kasię na konferencji, gdzie ona przyjechała z takim brzuchem. Ja mówię, oj, będziesz rodzić, tak, jutro. Ale musiałam cię poznać. I przyjechała do Łodzi, taki upał był, nie, Kasiu? Tak. No tak. I potem naprawdę no, kupiła wszystko. I jeszcze nawet rzeczy, o których ludzie polecali w opiniach o mistrzowskiej szkole, czyli nawóz kupił twój mąż, nie? także to rzeczywiście jest taka historia, no i jak Kasia, ty mi to powiedziałaś właśnie, że nie czułaś się nigdy klientką, to naprawdę to był mój największy komplement, bo wy naprawdę jesteście dla mnie ważni. Pewno, że to jest biznes, ja chcę normalnie zarabiać, to każdy z nas chce zarabiać, ale dla mnie najważniejsi jesteście wy i to, żeby rzeczywiście coś się w waszym życiu zmieniało, no to jest mój cel. Ja też uczę się i jedna z lekcji jest też o tym, żeby nie brać odpowiedzialności za to, co inni robią z tym, czym się dzielisz. To jest też bardzo trudna lekcja. Już się ją, myślę, w zeszłym roku trochę jej nauczyłam, a w tym roku jest jeszcze kolejny dodatek. To jest ta 5. lekcja, na którą czekasz, Karolino. Ale to za chwilę. No to mamy, słuchajcie, Savubona i Shikoba.
I teraz tak, to oczywiście właśnie i w biznesie, i w storytellingu się świetnie sprawdza, no bo w opowieściach też przecież no, opowieści, jak wiecie, działają na tej zasadzie, że są neurony lustrzane, że ludzie się przeglądają w waszych opowieściach, więc przecież opowieści, nawet jak piszecie o sobie, no to nie piszecie o sobie, nie? To opowieść jest po to, żeby przekazać ważne przesłanie. Jak ja wam dzisiaj opowiedziałam historię o pralce i o praniu i o Hani, która mi pomogła, i o Ewie, która mi też zrobiła pyszny barszczyk, to nie była opowieść o mnie, mimo że cały czas mówiłam o mnie, to była opowieść o ludziach, że są życzliwi, że są lepsi niż myślimy, że się sprawdzamy przez to, ile pomagamy innych. Ja w tym momencie to jestem tylko takim, no takim, taką ilustracją i o to właśnie chodzi w tych opowieściach. I ja, wiecie, no ja mam, ja wiem, co ja mam w środku, więc mogę powiedzieć, że to jest absolutnie szczere, że ja nigdy nie opowiadam opowieści, które nie mają służyć innych, że tylko taka anegdotka, nie? Może dlatego ja nigdy o wakacjach nie opowiadam, chyba że jadę do Ziemi Świętej i tam się wydarzają takie cuda, jak w Galilei się wydarzały, ale to już jest wtedy właśnie, to już przechodzi na inny rodzaj opowieści. Więc w storytellingu to właśnie chodzi też o to, żeby pokazać przez opowieść, że ja ciebie widzę, czyli że opowiadam ci o moim życiu, ale tak naprawdę widzę twoje życie. I żebyś ty zobaczył swoje życie, odbicie wyborów, wartości, emocji, przesłania w moich sytuacjach życiowych. Po to piszemy opowieści. No i piszesz dlatego, że jestem dla kogoś, tak? No piszesz opowieść, dzielisz się opowieścią, bo jesteś dla tego człowieka, chcesz mu coś w czymś pomóc, coś pomóc w rozwiązaniu jakiegoś problemu na przykład, nie? To są przecież te opowieści biznesowe. Czy chcesz mu jakoś inaczej pomóc, może dodać trochę, tak jak ja od dziecka właściwie mam taką obsesję, żeby po prostu dodawać odwagi do życia, bo wiadomo, że to życie jest ciężkie, a za moich czasów, za komuny to było naprawdę bardzo ciężkie, a już w ogóle moje życie to było ciężkie. W związku z tym może dlatego też chcę zawsze dodawać trochę tej odwagi innym. No i teraz to oczywiście się, te pierwsze dwie lekcje, o których mówię, one się tyczą ciebie, czyli relacja ja i ty. Ale i to się tak zaczęło, nie? To było na początku roku. A pod koniec roku, w listopadzie, już byłam tak zmęczona tą sytuacją całą, która jest, i już stwierdziłam, że dobra, muszę wyjechać. I zrobiłam taki skok na ostatni promień słońca, czyli wyjechałam do Turcji, gdzie udało mi się jakimś cudem jeszcze dosłownie dorwać takie resztki lata. W ogóle Turcy mówili, że to jest niesamowite, bo wie pani, co tydzień temu lało i tu w ogóle normalnie o tej porze roku jest zima, a tu było 26 stopni i ciepłe morze. Ja w tej Turcji wreszcie, po tej całej pandemii i po tym całym strasznie trudnym roku, bo to był chyba, no nie chyba, to był najtrudniejszy rok mojego życia i tu bym dużo jeszcze mogła mówić o różnych lekcjach, ale to jeszcze czuję, że jeszcze nie jest ten czas. Jeszcze kiedyś pewno się właśnie podzielę opowieściami z tego ostatniego okresu w moim życiu. Teraz jeszcze jest za krótko i kiedyś będzie o tym następne rozdziały moich książek. Więc to, co się w Turcji wydarzyło, to nagle ja leżąc na tej plaży, naprawdę nie robiąc nic, słuchając morza, chodząc, zbierając kamyki białe i szukając tego z moim imieniem, nagle doświadczyłam czegoś takiego, że to Shikoba i Savubona tyczy się też mnie, że to też o to chodzi, żebym ja siebie zobaczyła, żebym ja sama z sobą poczuła, że ja jestem ważna dla siebie, nie tylko dla innych ludzi, nie? Żeby się nie oceniać przez pryzmat, bo ja cały czas mam takie, no co ja dla innych zrobię, no to jakby jestem bardziej przez to, co robię dla innych. To jest to ubuntu. Owszem, ale też bardzo ważne jest to, żeby siebie zobaczyć, że się dla siebie jest ważnym. Co więcej, żeby odkryć, że jest się kimś absolutnie niezwykłym, absolutnie wartym miłości i takim, którym się można absolutnie zachwycać. I żeby być naprawdę dla siebie. I to było pierwsze odkrycie. No, ja tak mówię, okej, dobra, ale no wiecie, no to jest łatwiej powiedzieć, trudno zrobić. No i no to jak przeskoczyć do tego, że ja jestem ważna, że ja mogę być kochana, że ja można się mną zachwycać, tak, że ja się sama sobą mogę zachwycać. To jest trudne dla wielu kobiet, mężczyzn też. I wtedy mnie olśniło. Wiecie, ja jestem wierząca, więc jakby dla mnie tutaj to jest zawsze ta fala, na której ja nadaję. I sobie pomyślałam, zaraz, no, ale jest ktoś, kto mnie naprawdę cholernie kocha tak bardzo, że poświęcił dla mnie swoje życie.
Tak? Oddał za mnie, mnie górską, Monikę zresztą, swoje życie. I jest królem świata, no bo ja w mojej wierze to jest absolutny król, ja jestem córką króla. No, teraz byłam podwójną, bo koronę też nawet nosiłam, ale okej. Więc jeżeli on mnie tak kocha i on się mną absolutnie zachwyca, skąd to wiem? No bo stworzył mnie na swój obraz i podobieństwo. No to ja muszę być tak piękna i tak zachwycająca jak on. No tam mam jakieś tam wady na tym glinianym naczyniu, wiadomo, ale jednak ten trzon jest zachwycający. No i po prostu pomyślałam sobie, okej, no to jeżeli on się mną zachwyca i ja jestem kochana, oddał za mnie swoje życie, to dlaczego ja się tak źle traktuję? I wiecie co, to był naprawdę na tej plaży, nikogo nie było, w ogóle wiał wiatr, taka ciepła bryza i ja nagle doszłam do wniosku, że po prostu jestem dla siebie, jestem ważna, mogę się sobą zachwycać, jestem super. W wieku już nie powiem ilu, ale wiecie, bo jak czasami śledzicie to, co robię, no to naprawdę dosyć późno się zorientowałam, ale się cieszę, że się zorientowałam teraz i myślę, że to jest jedna z najważniejszych w ogóle lekcji, największych odkryć. Właściwie ta jedna lekcja to już pozwalałaby mi żyć naprawdę na takim pełnym oddechu, nawet jak ledwo tego oddechu w tej mojej chorobie brakowało. I nawet słuchajcie, dobra, nawet ułożyłam bardzo ambitną piosenkę, ona się składa z czterech słów, znaczy z czterech właściwie dźwięków, czy głosek i ona jest właśnie ułożona na tej plaży, nawet ja sobie ją nagram, ale wam nie puszczę, bo wyglądam po prostu cudownie tam w tej plaży, nic nie słychać w tym wietrze, ale generalnie no jest ona, więc pomyślałam sobie, że wam ją zaśpiewam. To będzie dowód na to, że naprawdę się nie przejmuję sobą i że można być zachwycającym nawet śpiewając w ten sposób. Więc uwaga, tylko się napiję. Więc to jest taka po prostu melodyjka dziecinna, która jest tak. Shibidi, 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 shibidi. Wezmę wyżej trochę. Shibidi, 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 nie obi, o, di. No i to jest shibidi, to jest po prostu seen, I'm seen, heard, I'm heard, czyli jestem widziana, wysłuchana, be, czyli be loved i di, delighted. No więc jestem słuchana, widziana, ukochana i zachwycająca. No i teraz macie tego dowód, zaśpiewałam, tak to po prostu jest. Jak macie ochotę ze mną, to możecie sobie czasami pośpiewać. Shibidi, 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 o, i teraz wyszło dobrze. Tak to jest, słuchajcie, no widzicie, tak się rzuca człowiekowi na starość, ale to jest absolutnie zachwycające i nikomu nie dam sobie wmówić, że to nie jest. No i teraz słuchajcie, kolejna lekcja, która się z tego wyłania, no to oczywiście kochaj i rób co chcesz. I znowu oczywiście nie ja, tylko święty Augustyn. Znacie historię pewno świętego Augustyna Gagatka, który tam się puszczał na prawo i lewo i generalnie uczęszczał do różnych niewłaściwych miejsc i zadawał się z niewłaściwymi ludźmi, a jego matka Monika po prostu cały czas się modliła, żeby się nawrócił. No i w końcu jej się udało po latach wielu. Augustyn został biskupem, nawet Hipony. Zawsze mam nadzieję, że może mój syn też trochę pójdzie w te ślady. W każdym razie on właśnie mówił, kiedyś nie wiedziałam, o co mu chodzi, nie? Że no kochaj i rób co chcesz, znaczy, że co, że wszystko wolno. A właśnie to jest tak, że no najpierw musisz oczywiście siebie kochać. Jak siebie kochasz, to w zasadzie naprawdę możesz już wszystko robić. Taką prawdziwą miłością, nie taką, w której też jest bardzo dużo wolności. Oczywiście kochać innych ludzi, kochać Boga, no to wiadomo, to jest ten kierunek, w który ja absolutnie wierzę i który mi pomaga w życiu. I też myślę, że jakby na przykład partii rządzącej, bez względu, bez wchodzenia w jakieś tutaj, bo ja jestem w ogóle bezpartyjna, żeby była jasność, ale że gdyby ta partia, która się powołuje na właśnie wartości chrześcijańskie, by żyła po prostu przykładaniem miłości i każdy inny, nie tylko w partii, ale każdy inny w Polsce, nawet niewierzący przecież, to też jest cudowne przykazanie na tak po prostu na styl życia, to by było zupełnie inaczej u nas.
No i teraz to kochaj i rób co chcesz, jak się to odnosi do biznesu i do storytellingu? No do biznesu to prosto, no nie muszę Wam przypominać o przepięknej przemowie w Stanfordzie Jobsa, który mówił, właśnie druga jego opowieść o życiu się kończy tym, że jak odkryjesz wreszcie to, co kochasz i będziesz to robić, to po prostu nigdy nie będziesz pracować i no i to wiadomo jest, że to jak się kocha to, co się robi, tu wszyscy pasjonaci, którzy jesteście, to wiecie, że to po prostu wszystko można przetrzymać i wszystko to się jakoś układa, więc bardziej myślę, że trzeba szukać tej właściwej pracy i tutaj poświęcić trochę czasu i uważności, a potem się tego trzymać. No i w opowieściach jest tak samo, jak kochasz pisać, no to rób co chcesz, jak kochasz pisać, jak kochasz opowiadać i przekazywać ważne przesłanie, no to te opowieści się same napiszą, nie? Powiedzcie tutaj studenci, to jest jakby, no to ze środka idzie, nie? Także tutaj to jest też nasz kierunek. Anio, widzę, że leżysz w łóżku, jesteś chora? Ojej, to jesteśmy z Tobą, słuchaj, to bardzo się cieszę, że dołączyłaś do nas właśnie i w takiej horyzontalnej pozycji, tutaj nie jedna jeszcze też z nami, jest parę osób, które też są chore i bardzo się cieszę, bo to jest dla mnie też lekcja, że można, jak się chce, to można, także pozdrawiamy, życzymy Ci bardzo dużo zdrowia i sił. Więc słuchajcie, wracając już, Kasia, musisz uciekać, tak, bo Jasiu, ja wiem, to jest ta pora, trzeba kłaść Jasia, także cieszę się, że jesteś, uciekaj i bądź z nami w duchu. I wracamy do lekcji piątej, która się wiąże z czwartą, bo mówimy o miłości, jak jest miłość, to oczywiście jest odpowiedzialność, więc jak kochaj i rób co chcesz, to też oczywiście kochaj, no i bądź odpowiedzialny za tych ludzi, ale tu jest pewne niebezpieczeństwo i to jest taka pułapka, w którą ja wpadłam i chcę się z Wami podzielić, może Wy macie podobne doświadczenie. Z tym się wiąże to, że jak zwłaszcza ludzie pasjonaci i ludzie, którzy się dzielą czymś, swoją wiedzą, wartościami, tą pasją, którą macie, bardzo często jest tak, że mamy tendencję brać odpowiedzialność za efekt tego, co robimy dla innych. No bo czujemy się odpowiedzialni, żeby im było dobrze, żeby to działało, żeby to przyniosło takie rezultaty. I przez to paradoksalnie odbieramy im część odpowiedzialności, czyli chcąc być odpowiedzialnym za nim, wcale nie zrobimy, że oni będą lepsi, że oni właśnie wezmą to życie w swoje ręce, tylko będą czekali, aż my może jakąś rzecz kolejną za nich zrobimy, jak może coś jeszcze pomyślimy, może coś oni by mogli zrobić sami z siebie, no ale po co, skoro jest ta osoba, która przecież za mnie odpowiada i mówi mi, że będzie wszystko dobrze. Więc to była taka pułapka, w którą ja wpadłam i to było już dwa lata temu to odkryłam, a w zeszłym roku odkryłam jeszcze kolejny etap w tym tunelu, bo to jest taki tunel naprawdę, który nie idzie w dobrym kierunku. Z tej miłości można naprawdę kogoś bardzo skrzywdzić i siebie też przy okazji. Także to było moje odkrycie, więc żeby również nie brać odpowiedzialności za emocje innych. Bo bardzo jest często tak, że właśnie się dzielimy, nie chcemy, żeby komuś było przykro, nie chcemy, żeby był smutny, nie chcemy, żeby był, nie wiem, on się czuł osamotniony i tak dalej, albo właśnie chcemy, żeby się cieszył, chcemy, żeby właśnie był hura i to nam nie wychodzi. Z jakiegoś względu to, co robimy, czym się dzielimy, tak, czy w naszym biznesie, czy w opowieściach, bo to jest tak samo, czy po prostu na co dzień w naszym domku, to no, tak nie wychodzi. I ludzie coś w związku z tym czują albo czegoś nie czują. I ja zauważyłam, nie wiem jak Wy macie, napiszcie na czacie, czy też tak macie, ale ja mam coś takiego, że ja wtedy się czuję winna temu, odpowiedzialna, że to znaczy, że ja coś nie zrobiłam nie tak. Jeżeli ktoś, nie wiem, nie cieszy się, bo napisał super opowieść, to ja może nie umiałam nauczyć tej opowieści. Może jak nie wiem, mój syn jest smutny w pokoju i to ja nie umiałam go, nie wiem, rozweselić, nie umiałam dać mu celu w życiu, nie umiałam czegoś i po prostu zamiast się koncentrować na tym człowieku, żeby go wzmocnić, to ja się koncentruję na tym, myśląc, że go wzmacniam, jak tu zrobić, żeby właśnie czując się odpowiedzialna za jego emocje, coś zmienić. I tak naprawdę paradoksalnie, to mi mój terapeuta też cudowny, Jarosław Banaszak, bo wiecie, ja z tą dyznajmią mam, powiedział coś takiego, że tak naprawdę odbieramy moc,
myśląc, że dodajemy, ją odbieramy. Czyli jeżeli chcemy naprawdę być odpowiedzialni za innych, to nie bierzmy odpowiedzialności za ich wybory, za ich działania i za ich emocje. Możemy jedynie wziąć odpowiedzialność za siebie, żeby zrobić to najlepiej, jak możemy, żeby im to przekazać. I to na szkoleniach, na przykład w tej chwili jest już moim punktem kontraktu. Kto u mnie był na szkoleniu ze storytellingu, to wie, że zawsze ty bierzesz odpowiedzialność za wiedzę. Ja ci przekazuję całą wiedzę, wszystko co mogę, wszystko co chcę i naprawdę daję to z serca i bez taką miarą naprawdę wypełnioną. Natomiast no resztę no, należy do ciebie. Po prostu zrobisz tym, co będziesz mógł i chciał. No i tutaj się staram zawsze zrobić ten krok do tyłu i... No to jest trudne, ale uczę się tego. Nie powiem, że lekcje to jest właśnie tak, że to są lekcje, że już część już wiemy, ale część byśmy chcieli, żeby tak było, nie? Więc to jest przed nami. Mówi Karolina, tak, to jest moja ważna lekcja z 2020 roku. Sytuacja to fakty, które się dzieją w naszym życiu. To, co z tym zrobimy, jak to odczytujemy, to jest zawsze nasza odpowiedzialność, moja dla mnie i twoja dla ciebie. Norenia mówi, niełatwo ten krok do tyłu zrobić, no niełatwo i dlatego możemy się po prostu wzajemnie tutaj tego uczyć. Wojtek mówi, możesz doprowadzić konia do wodopoju, ale nie możesz go przymusić, aby się napił. Bardzo, bardzo dobry obraz. Myślę, że tutaj Tomek też, Kowalik, który z nami jest od coachingu prowokatywnego, też by lubił, bo Erikson też bardzo podobne właśnie takie dobre, mocne obrazy dawał. No to już jest metafora, czyli typowy, czysty storytelling. Dziękuję ci, Wojtku. Adam mówi, wielokrotnie naginałem się, żeby zrobić dla innych to, czego oczekiwali. Często kończyło się tym, że im było dobrze, a mnie mniej. No i jeszcze właśnie dobrze, jak jest im dobrze. A często jest tak, że właśnie paradoksalnie i też im było źle potem na końcu, bo na przykład właśnie nie zrobili czegoś, co jakbyś ty dla nich nie zrobił, to oni by to zrobili, by się wzmocnili. A tak to po prostu zostali z tym, nie? Tak, jeszcze tutaj właśnie Tamara mówi, że jak temat zagra w duszy, to się pisze samo. To jeszcze wracając do tego kochania pisania opowieści. Rafał mówi, pasję mieć trzeba, choć pasjonaci mają trudniej. No tak, to znaczy mają trudniej, tak, zależy oczywiście, co to znaczy to słowo trudniej, nie? Bo trudniej i łatwiej, znaczy trudniej, bo więcej pracują, bardziej się może męczą, ale z drugiej strony przez to, że to psychicznie jest takie, że to taki flow jest, nie? No to jednak jest i trudniej i łatwiej, tak, myślę, że to tak byśmy powiedzieli. Okej. I to tyle, jeżeli chodzi o lekcję piątą. Słuchajcie, czy chcielibyście się może teraz podzielić jakimiś waszymi lekcjami, może jakąś konkretną lekcją i też jakąś historią, może napiszcie na czacie albo się odmiutujcie i opowiedzcie jakąś taką lekcję, która was, jakąś sytuację, która się wam krótką, która wam się przydarzyła i lekcja jaka z niej wypływa. Będzie super. Tutaj ci, którzy są na Facebooku, niestety możecie tylko napisać w komentarzu, bo wy niestety nie możecie wejść do nas do kamerki, ale piszcie. O, jest Kasia Janyska, super. Cieszę się, że jesteś, Kasiu. Wczoraj nam było dobrze, nie? Takie dobre rzeczy nagotowałaś. Kasia to jest kobieta od opowieści i od karmienia innych. Moja szefowa, słuchajcie, Kasia Janyska, ta, która tutaj zrobiła takiego na Facebooku, to wy nie widzicie na Zoomie, takiego całuska, to jest właśnie ta Kasia, moja szefowa z opowieści DNA, która mi przyniosła ten laptop swój do szpitala, także to jest ta Kasia, jest z nami tutaj dzisiaj, moja dawna szefowa z telewizji, a nadal pracuje i robi fantastyczne programy. Dobra, słuchajcie, wracając, to tak, wypiszcie. Jeżeli coś tutaj znajdę, to przeczytam, czyli pytanie do was jest takie, czy ktoś się chce podzielić jakąś taką historią, sytuacją z życia z zeszłego roku, która wam no, rzeczywiście pozwoliła wyciągnąć ważną lekcję na przyszłość. Na tyle, żeby to była taka sytuacja, którą chcecie się podzielić tak publicznie, no bo wiadomo, że tutaj jesteśmy publicznie, no nie wszystkie sytuacje są takie, że możemy o nich tak mówić na forum, tak od razu przynajmniej, czasami właśnie trochę czasu musi upłynąć. Więc piszcie, a jak nie, to ja jeszcze tylko chciałam wrócić do lekcji dziewiątej z całej tej sytuacji i z brania odpowiedzialności i z tych przykrych rzeczy, które czasami z tego wynikają dla nas, i z tego, że właśnie ci inni
są lepsi niż myślimy i że oni są ważni i że ja jestem ważny i że siebie widzimy i słyszymy. I z całej tej historii też pandemicznej dla mnie lekcja jest taka, to jest bardzo banalne, to powtarzamy wiele razy, ale to jest niesamowicie aktualne i, no i w tym roku znowu po raz kolejny się potwierdziło i w odniesieniu do koronawirusa i nie tylko, co cię nie dobije, to cię wzmocni. Generalnie powiedzieli, pierwszy raz usłyszałam to od bohaterki mojego filmu Doroty, która miała syna chorego autystycznego, miał 19 lat, jak ja ich poznałam i córka jej zachorowała na ziarnicę złośliwą, także naprawdę no, sytuacja, wiecie, dla matki, jedno chore dziecko, no, a drugie jeszcze, to było naprawdę bardzo, bardzo kryzysowa sytuacja i to ona właśnie mi powiedziała, to był jak się dowiedziała o tej swojej córce, o chorobie, to potem powiedziała, że się tak wzięła w garść, powiedziała sobie, że wyobraziła sobie śmierć swojego dziecka, że to po prostu coś najgorszego, co się może spotkać, jak sobie wyobraziła, to jakoś to przeżyła i powiedziała, dobra, to teraz mam siłę, żeby iść i walczyć o jej zdrowie, nie wiem, niesamowita historia i właśnie ona mi to powiedziała, co cię nie dobije, to cię wzmocni, no więc też nie pozwalaj się dobić, nie pozwalaj się dobić innym, czasami najbliższym w rodzinie, jakoś tak jest dziwnie, nie? Że chcąc pomóc tym najbliższym, czasami ich dobijamy, bo tak bardzo im śrubujemy poprzeczkę, że po prostu zapominamy, że może wystarczy czasami kochać. I nie pozwalaj się dobić, no ja na przykład od wielu lat, mimo że wiecie, pracowałam 14 lat w telewizji polskiej i no jestem dziennikarzem z wykształcenia, także i reżyserem i no jestem człowiekiem mediów, to zdecydowanie wyłączyłam się od wszystkich mediów i w ogóle nie oglądam telewizji, nie słucham wiadomości żadnych stacji, nie słucham radia informacyjnego, tylko takie wiecie, no przelotne serwisy, żeby coś wiedzieć, co się dzieje, ale tylko naprawdę tak, żeby wiedzieć mniej więcej co, nie wchodzić w detale i po prostu no, to był mój wybór i czuję, że żyję. Nie pozwalam się dobić, jakbym ja w czasie pandemii ciągle słyszała, co się dzieje, to chyba bym właśnie mając już sama tą chorobę, to bym chyba jej nie przeżyła. Nie mówię, że akurat to jest jedyny powód, ale po prostu naprawdę nie dawajcie się dobijać złym. Generalnie stajemy się tym, z kim jesteśmy i co słyszymy przez większość naszego czasu, więc jak słyszymy ciągle złe newsy, a przecież wiadomo, że no dziennikarstwo na tym polega, tak? Pierwsza rzecz, którą się nauczyłam w Brukseli w szkole dziennikarstwa, w której byłam, l'Institut du Journalisme Robert Schuman, no to było, że good news is no news, nie? Że bad news is news. No i ja pomyślałam sobie, że nie, to albo nie będę dziennikarzem, albo będę takim dziennikarzem, który właśnie będzie się koncentrował na tych dobrych wiadomościach, dobrych nowinach, bo przecież to są newsy. I udawało mi się to, naprawdę udawało mi się, wszystkie moje filmy, które robiłam, to były właśnie w ten sposób robione, natomiast no, mnie bronił warsztat, nie? No, że ja jednak się uczyłam dziennikarstwa w Brukseli, reżyserii i produkcji w Stanach, więc ja po prostu wiedziałam, jak to zrobić, żeby ten dobry news, te dobre wieści chciały się słuchać, chciano ich słuchać. No i to oczywiście robimy przez antagonistę. To wszyscy, którzy piszą opowieści, to wiedzą, że musi być najpierw mocny antagonista, nawet jak to jest wewnętrzny, po to, żeby właśnie ten bohater mógł na końcu dotrzeć do swojego celu, ale żebyśmy my też z nim poszli, a nie odpuścili w pewnym momencie, bo już wszystko wiemy z góry, a udało mu się, fajne życie, nie? To jest sztuka opowiadania, ale to na kiedy indziej. Więc nie pozwalaj się dobić, ani siebie też nie dobijaj, nie bój się, nie bój się, po prostu strach to jest coś, co nam no, odbiera w ogóle energię i nadzieję i wszystko do życia, naprawdę, ja oczywiście tak mówię, a sama się boję wielu rzeczy i bałam się, boję się nadal, teraz już jest lepiej, ale to ze względu na lekcję 10, o której za chwilę powiem, po prostu idź dalej. Koronawirusa, jak widać, można przeżyć, a tak naprawdę i tak ja tam wierzę, że to wszystko gdzieś tam jest zapisane, jak mam umrzeć, to umrę, jak nie, to jeszcze mam widocznie żyć i tak do tego podchodzę, to daje mi dużo takie poczucia takiego, wiecie co, wolności i takiego zaufania. Bój się i rób, o właśnie Karolina mówi, bardzo, bardzo pięknie to zrobiłaś. Wojciech mówi tak, moje odkrycie ostatniego roku, jeśli chcesz, żeby ktoś cię pokochał, musisz najpierw pokochać samego siebie. Jeżeli nie zaakceptujesz siebie takim, jak jesteś, to zastanów się, jaki powód będzie miała inna osoba, aby cię zaakceptować, a później pokochać.
Fantastyczne, fantastyczne odkrycie, myślę, że dla każdego z nas tutaj bardzo, bardzo ważne i to w każdym aspekcie znowu i takiej miłości właśnie partnerskiej, ale też nawet w pracy, tak? To tak samo układ z ludźmi, z pracownikami, z współpracownikami czy z mówieniem publicznym, tak? Jedna z podstawowych zasad przemawiania publicznego polega na tym, kochaj siebie. Jak siebie nie kochasz, to pójdziesz przed publiczność i będziesz po prostu cały taki, wiecie, poskręcany i zblokowany i ludzie będą to czuli. Także to jest bardzo ważna rzecz. To się wszystko zaczyna właśnie od tej miłości. Fajnie, że nam to tutaj wraca. Okej. Okay. Tutaj na Facebooku chyba nic nie... O, Wojtek mówi w brawo za śpiew. Dziękuję bardzo, dziękuję. Miło, miło. Jestem zachwycająca, prawda? Dobra, Ania, słuchaj, jak jest Ania Sikorska, bo myśmy kiedyś miały taki do niedawna, słuchajcie, taki słoik, znaczy to był taki wirtualny słoik, gdzie Ania powiedziała, że za każdą moją uwagę na temat tego, jak źle wyglądam, która zmarszczka, który siwy włos, jak czegoś nie umiem, jak w ogóle mam problemy z czymś, to będę wrzucała te 5 zł, żeby tam po prostu, więc tam myślę, że tam nie jedno piwo albo nie jeden wyjazd zagraniczny by się uzbierał z tych 5 zł, gdyby one tam naprawdę trafiły. No niemniej teraz jest rzeczywiście tak, że po prostu jestem absolutnie zachwycająca. Co więcej, każdy z Was jest zachwycający. Jesteś o, tutaj jest Mariola Sikorek, ma takie fajne zdjęcie z takim palcem i to właśnie dobrze pasuje tutaj do nas. Każdy z Was jest absolutnie zachwycający. Będę Wam to powtarzała przez ten cały rok. Każdy z Was, bo macie coś absolutnie wyjątkowego, bo jeżeli tutaj jesteście, to znaczy, że jest coś w Was, co chce przekroczyć samego siebie, bo chcecie się rozwijać. Czy to już nie jest powód do zachwytu? Nawet jak Wam nie wychodzi czasami, tak jak mi, to jest powód do zachwytu, bo chcemy, a wielu ludzi może nie chce. Zresztą nie porównywajmy się z innymi też, nie porównywajmy, no coś. Ja jako polonistka jestem... Właśnie, bardzo dobrze mówię po polsku czasami i no i to też jestem zachwycająca. Słuchajcie, to mamy lekcje teraz już chyba prawie wszystkie. Jak tutaj z czasem stoimy, okej, dobrze. To lekcja teraz 6. Lekcja 6 to lekcja Pantarei, czyli wszystko płynie. Oczywiście płynie, zmienia się i to, co było moim niesamowitym odkryciem poprzedniego roku, to, że nigdy nie wiemy, jak to jest z tymi naszymi fanami. Ja mówię o takich fanach, czyli ludzi, którzy nas lubią, cenią, podążają za nami, są followersami gdzieś tam w mediach społecznościowych, jakieś entuzjastyczne komentarze piszą i tak dalej, i tak dalej. Nauczyło mnie życie, że trzeba być bardzo ostrożnym, dlatego że bardzo często to się zdarzyło, to właściwie od kilku lat już się tak zdarza, że ludzie, którzy byli najbardziej entuzjastyczni, którzy po prostu dosłownie nawet mówili, że jest jakieś, nie wiem, to jakieś takie dziwne nazwy, które ja w ogóle, że... No nie, no to już nawet nie chcę tych nazw nazywać, bo ja nie lubię takich nazw, takich, wiecie, na granicy tam, no, kultu religijnego i tak dalej, to ludzie, którzy rzeczywiście wydawało się, że po prostu... No, nic nas nie może rozdzielić. Nagle się okazało, że jakaś mała rzecz, albo przynajmniej niedopowiedziana rzecz, jakiś błąd komunikacji spowodował, że to się po prostu wszystko posypało i to się zmieniło totalnie. To jest straszne i bardzo bolesne, jeżeli człowiek buduje na tym, że jeżeli ktoś coś pisze, coś mówi albo da jakieś sygnały, to już jest prawda. To jest po prostu to, ja mam taką, nie wiem jak wy, ale ja mam taką teorię na temat informacji zwrotnej w ogóle dawanej sobie, czy tej pozytywnej, czy negatywnej, że ta informacja zwrotna to najwięcej mówi o człowieku, który ją mówi. Bo albo pokazuje, że właśnie jak pokazuje, jak myślimy, czy jesteśmy pozytywnie nastawieni do ludzi, czy właśnie negatywni, czy szukamy u innych słabości, czy szukamy tych pozytywów. Ja nie mówię, że akurat bardzo dobrze to może świadczyć o kimś, że powie o jakiejś słabości komuś. To jest też bardzo, bardzo ważne i cenne, nie? Tylko chodzi o też czasami styl, w jaki się to pisze i tak dalej. Zauważyłam, że informacja zwrotna znowu, to jest informacja zwrotna i to jest moje odkrycie zeszłego roku. To nie jest o mnie. Znaczy coś tam jest o tym, co ja robię. Jak to trafia bardziej do tego człowieka. Ale to nie jest, ja nie będę lepsza, bo ktoś powiedział, a jaka ty jesteś fajna.
albo ja nie będę gorsza, bo ktoś mi powiedział, jesteś do dupy. Nie, po prostu to znaczy, że to, co ja mam do zaoferowania temu człowiekowi, czy to jest właśnie moja opowieść, czy to jest mój biznes, czy to jest tutaj w domu to, co chcę, w jaki sposób chcę komuś pomóc z moich domowników, no to jak ktoś to odbierze, no to znaczy, że to albo zadziałało, albo nie zadziałało, ale to już jest właśnie, to już nie jest ta moja odpowiedzialność, no ja chcę, tak? No jak piszę opowieść, to chcę, żeby ona była najlepsza, żeby ona poruszyła ludzi. Jak komuś pomagam, jak tu mojemu synowi chcę pomóc, no to chcę, żeby mu się świetnie ułożyło to, na przykład ten film, który teraz jutro o 8 rano zaczyna robić, słuchajcie, interaktywny film, 5 wątków, różne zakończenia, przepiękne przesłanie, w ogóle produkcja mega, nie wiem, człowiek naprawdę jak on to wszystko ogarnia, to nie wiem, słuchajcie, trzymajcie za niego kciuki. I pomódlcie się, kto tam tutaj zwierzących jest w tym towarzystwie, żeby naprawdę mu dobrze poszło, bo to jest mega wyzwanie. W kilku muzeach kręcą, w ogóle jeżdżą po Polsce. Ach, w ogóle pięknie, ale wygrali jakiś tam mały grancik na dofinansowanie. Ja też tutaj Fabryka Opowieści pomaga, więc mam nadzieję, że im dobrze pójdzie, a wy będziecie mogli sobie potem poklikać i wybrać, bo to jest wszystko o wyborach, nie? Co wybieramy? Nie powiem wam, kto jest antagonistą, bo to jest w ogóle przełomowe w tym filmie, ale to dopiero jak zobaczycie. To chyba będzie się nazywało muzeum, ale to jeszcze jest na razie tytuł roboczy. No więc wracając, chcę mu tak pomóc w czymś, ale z drugiej strony, no znowu, jak on mi powie, o mamo, to jest super, że mi pomagasz, albo powie, to jest do dupy, że mi pomagasz, bo ja właśnie nie potrzebuję twojej pomocy, ja chcę to sam robić, bo głównie właśnie na tym to polega u nas, no to nie jestem jakaś zła, bo mu chciałam pomóc, no po prostu on nie potrzebuje tej pomocy i już, nie? Ale biorąc pod uwagę to, co wcześniej powiedziałam o tej lekcji, żeby nie brać odpowiedzialności za innych, no to właśnie, że też oddawać odpowiedzialność, rób, ja tu jestem, mogę ci pomóc, jak potrzebujesz, ale wy wszystko to wiecie, nie? Tak się po prostu rozgadałam, bo wiecie, jak matka zaczyna o dziecku mówić, to już w ogóle po prostu się nigdy nie kończy. No więc wracając do naszej lekcji szóstej, dzisiejsi fani mogą stać się twoimi wrogami. Może się nie staną, ale mogą. Jest taka zawsze możliwość, więc nie przywiązujmy się do tego, że ktoś peany na naszą część pisze, ale też nie przywiązujmy się do tego, że ktoś nas troluje, bo wrogowie, dokładnie w myśl tej samej zasady, mogą się stać naszymi fanami. I tak też było. Czy to jest znowu coś świadczy o nas? Nie, no to świadczy o nich. Ale i o życiu tak naprawdę, no bo takie życie jest, nie? Dynamiczne w opowieści też antagonista, potem przeszkoda, bohater zwycięża przeszkodę, potem kolejna przeszkoda się pojawia i tak dalej, więc tak po prostu tak wygląda życie. A ja, moje odkrycie jeszcze na tej plaży w Turcji było jeszcze jedno i to było naprawdę przełomowe. Ono zabrzmi może znowu banalnie, dla mnie to było odkrycie życia. Wiecie co? Że w sumie to nie ma żadnego znaczenia. It doesn't matter. Czy ktoś powie coś złego, czy dobrego, czy coś powie, czy w ogóle nic nie powie. Naprawdę, to w ogóle nie ma znaczenia. No, co ma znaczenie? No to, co moja mama ma napisane na grobie i mnie kiedyś tym naprawdę powaliła, bo ja dziennikarz, reżyser, który robi filmy i zawsze każdą osobę na końcu pytałam, co jest w Pana życiu najważniejsze, bo co jest w Pani życiu najważniejsze, nie? I wtedy oni mi, to już wtedy tego przesłania szukałam, nie? Jeszcze wtedy nie uczyłam tego, ale to już wiedziałam, że to jest szalenie ważne. No i moja mama kiedyś mnie zapytała, Monika, ty wiesz, co w życiu jest najważniejsze? A ja tak spojrzałam i mówię, tak pytam wszystkich o to, a mama mówi, najważniejsze w życiu jest życie. No i właśnie to ma na swoim takim kamieniu polnym, który tak leży, bo to ma taki przepiękny grób, myślę, że on jest bardzo symboliczny, bardzo też opowiada całą historię o zmartwychwstaniu. Na tym grobie jest napisane, jest taka brama, jakby taki do grobu, jest napisane, nie ma jej tutaj. No i jest właśnie ten cytat. No i ja się też po raz kolejny też przekonałam, chociażby z tą chorobą, koronawirusem, ale też wiele razy, no, że najważniejsze w życiu jest życie. Póki żyjemy, to jeszcze można coś zrobić. I tak naprawdę ważne jest tylko to, co ja zrobię dzisiaj, z tym moim dzisiejszym dniem.
Bo właściwie to jest jednostka podstawowa, nie? Ten jeden dzisiejszy dzień, który mam, bo przeszłości już nie ma, przyszłości jeszcze nie mam, mam dzisiaj. Co z nim zrobi? To się liczy. Jak mi nie wyszło, no to na szczęście jest kolejny dzień, więc to jest takie też niesamowicie uwalniające doświadczenie. I słuchajcie, i lekcja 10, to są te 4 magiczne słowa, które stwarzają rzeczywistość. Pod warunkiem, że zakaszesz rękawy i weźmiesz się do roboty. I zaraz Wam o nich powiem, a jeszcze zobaczę, czy ktoś może tutaj coś fajnego napisał. Tak, Adam mówi, koronę można przeżyć nawet w twardej wersji. Dorota Orlik mówi, lekcja, żeby nie oceniać sytuacji w trakcie, bo wtedy nie widać wszystkiego. Dopiero z perspektywy wiadomo, o co chodziło. Karolina mówi, jest taka świetna psycholog Ewelina i ona mówi to pięknie, jesteś cudem do odkrycia, a nie problemem do rozwiązania chyba, tak? Tu miała być końcówka, super, dzięki Karolina. Joanna mówi, dokładnie, ty coś dajesz z siebie, a co inni z tym zrobią jest w ich rękach i głowach, no właśnie. I Karolina, tak, to jest tak samo z opowieściami, napisz i puść w świat, odcinając pępowinę, dalej żyje już swoim życiem. Zdecydowanie tak, ona i tak będzie mówiła komuś i poruszała te struny, które są w nim, a nie już w tobie, nie? Rena mówi, no z dziećmi to jest najtrudniejsza sprawa, no właśnie Renka, coś o tym wiemy, nie? Karolina mówi, zmiana jest po prostu, ludzie się zmieniają, my też. A jeszcze mówi Andrzej Minkiewicz, o jest z nami Andrzej, super, to nas też jakiś... Andrzej, dwa lata temu, 3 lata temu absolwent, już kurde, już widzisz, mi się to wszystko nakłada. Kiedyś chyba Paweł Tkaczyk powiedział, że zawsze za twoim sukcesem stoi ktoś z nożem w plecach. No właśnie, to też tak, a ktoś ostatnio mi z kolei powiedział, że za każdym sukcesem mężczyzny stoi jakaś ważna kobieta. I to też mi się bardzo podobało. Wiesław mówi, codziennie jest pierwszy dzień reszty mojego życia. Tak to nasz ulubiony Tadeusz Niwiński właśnie tak też o tym zawsze przypominał. Juliet mówi, dlatego po nagłej operacji zagrażającej życiu chcę zmienić wszystko, póki żyję, wykorzystać drugą szansę. Bardzo ważne, że mówisz to i zdecydowanie tutaj jest nas więcej w takich sytuacjach i trzymamy kciuki, żeby się udało. Wojtek jeszcze mówi, a propos hejtu, troli i naszych przeciwników, najlepiej zaadoptuj przysłowie, psy szczekają, a karawana idzie dalej, więc idź dalej. No widzicie, Wojtek tutaj nas raczy fajnymi metaforami, a jakbyście chcieli się kiedyś wybrać na jakąś drogę czy wyprawę górską, to z Wojtkiem bardzo mogę polecać, a w międzyczasie możecie też jego blog czytać, bardzo pięknie pisze o swoich doświadczeniach i można rzeczywiście z tego się bardzo dużo nauczyć. Więc słuchajcie, wracamy do lekcji 10, bo tutaj już czas nam powoli pokazuje, że już najwyższa pora, żeby zrobić tę kulminację. I tutaj ta lekcja 10 jest, nie wiem, czy macie jeszcze chwilę, żeby tak wam trochę, bo teraz chciałam trochę więcej wam powiedzieć, ale to już jest 21:30. Słuchajcie, to się umówimy tak, ja wam zacznę opowiadać o mojej lekcji 10. Jak ktoś już nie może, bo ta 21:30, ja mówiłam, że no do 21:30, ale może jak będzie fajnie, to jeszcze zostaniemy, więc jak ktoś uważa, że jest fajnie albo że chce jeszcze zostać, to zostajcie, bo teraz o lekcji 10 to było bardzo niesamowite odkrycie i bardzo wiele rzeczy się w moim życiu zmieniło. Miło, więc bardzo chcę się z tym podzielić z wami. Zwłaszcza, że konsekwencje są takie, że no też dla niektórych z was są konkretne sytuacje, które się albo zadzieją, albo nie zadzieją w związku z tym, jakie ja lekcje wyciągnęłam, więc dobra. Didaskalia na bok i teraz lekcja 10. Te 4 magiczne słowa to są zaufaj opatrzności i do roboty. Można zmienić kolejność, można powiedzieć do roboty, ale zaufaj opatrzności przy okazji. I to jest coś, co odkryłam, dokładnie to był czerwiec. Czerwiec był takim bardzo przełomowym momentem, no bo najpierw była ta początek tego roku, gdzie się bardzo, 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 bardzo złe i trudne rzeczy działy w moim życiu. Takie na granicy, bym powiedziała, życia i śmierci. I potem była zaraz pandemia, gdzie ten, no nie wiedzieliśmy, co się będzie działo, w ogóle ten strach, to wszystko było takie
no, bardzo trudne. Nagle właśnie traciliśmy klientów, odwoływano szkolenia. No, no szło jakby coraz gorzej i gorzej. To była taka spirala, która szła w dół i w dół i w dół. I pamiętam, że nie, to była jakaś chyba połowa czerwca. Jakąś mieliśmy, nie pamiętam, co to było, jakieś ważne, jakąś coś profesjonalnie, czy jakąś konferencję prowadziłam, czy jakieś szkolenie, wiem, że w Kanadzie strasznie dużo to było mojej energii, na to było potrzeba. I potem już jak to już się skończyło, to pamiętam, siedzę z Anią, Ania jesteś jeszcze, Sikorska. Siedzę z Anią, która była moją prawą i lewą ręką, taką, wiecie, dobrym duchem, jak znacie Anię z Fabryki Opowieści, no to ona była od organizacji wszystkiego, ja to byłam od tam wizji, misji i tych wszystkich rzeczy, także się świetnie uzupełniałyśmy. I Ania mi mówi w pewnym momencie, muszę ci coś powiedzieć, no ja już właśnie mam 30 lat, już 5 lat jestem w Fabryce Opowieści, no już czuję, że to jest taka pora dla mnie, żebym poszła dalej, że muszę iść dalej już swoją drogą, że to było cudne, że piękne, że w ogóle, ale teraz już pora na mnie. I ja, dla mnie to był jakby się mi świat zawalił, to koniec świata, no w ogóle Fabryka Opowieści bez Ani to w ogóle nie ma, nie? Takiej możliwości. Ja pamiętam, że ja w ogóle nawet nie wiedziałam, co. Ja oczywiście wiedziałam, że to przyjdzie, no i nawet tak naprawdę skrycie, no chciałam, żeby to było, no bo widziałam, że ona już się wszystkiego nauczyła, wszystko zrobiła, no fantastyczną robotę, no i rzeczywiście no, no zawsze no musimy się rozwijać, musimy iść dalej, ja już pewno nic więcej bym nie nauczyła jej, więc taka jest naturalna kolej rzeczy, ale wiecie jak to jest, nie, jak przychodzi to jednak boli, ja nic nie mogłam nawet powiedzieć, w ogóle tam walczyłam, żeby się nie rozpłakać i Ania poszła do domu, ja tak siedziałam jeszcze na tej kanapie i potem przyszedł wieczór, ja się położyłam, nie mogłam spać, w ogóle telepka, nie, po prostu mówię, Jezus, no to ja chyba zamykam Fabrykę Opowieści, teraz już w ogóle prawie nie ma klientów, to mistrzowska szkoła jest, ale to jeżeli chodzi finansowo, to tam nawet nie starcza na koszty fabryki, mówię, Jezus, to no nie wiem, no po prostu koniec świata. I tak właśnie, tak przedrzymałam, trochę się modliłam. I rano, słuchajcie, obudziłam się z taką myślą. I teraz tak, jak to są tutaj ludzie niewierzący, no to trudno, musicie zaakceptować, albo możecie się już wyłączyć, bo to będzie o tym, co ja przeżyłam. I no i to jest część mojego życia, więc chcę wam o tym opowiedzieć, że rano jakoś miałam takie poczucie, że po prostu ja już nie dam rady sama dalej. Że ja już, że ja się tak jak taki po prostu... ten króliczek Duracella, nie, że po prostu robię, próbuję, te tam sreberka zawijam, coś tam po prostu, cały czas coś robię, ale że ja już nie mam siły, że jak już w ogóle ani nie będzie, to ja koniec, ja odpuszczam, zostawiam, ja nie dam rady, nie. I potem sobie pamiętam, taka myśl mi przyszła, mówię, dobra, Panie Boże, okej, ja już się nie zajmuję Fabryką Opowieści, ja już nie mam siły, po prostu za wiele lat, za ciężka praca, za dużo emocji, jak chcesz, żeby fabryka istniała, proszę bardzo, oddaję ci stery. Chcesz? Prowadź. Ja pójdę, nie ma prawa. Ja się mogę zabierać do roboty, ja mogę pracować, nie ma problemu, ale ty prowadź. Ty powiedz mi, co chcesz, żebym ja robiła, ty mnie poprowadź dalej. I w tym momencie jakoś rzeczywiście mogłam odetchnąć. To była czarna, tak? Czarna, tabula rasa, ale taka bardziej jak czarna dziura. Mówię, święty, no dobra, ja nie, za chwilę mogę nie mieć właśnie na utrzymanie, będę musiała, nie wiem, rezygnować z kolejnych rzeczy, tam platformy, nie platformy, różne rzeczy i tak dalej. Ale mówię, dobra, okej, tak zrobimy. To było rano. Piątek. O godzinie 11:00 coś tam robiłam i mignął mi na LinkedInie jakiś taki post pod tytułem jakaś Eli, coś tam, że ten, ja mówię, Eli to chyba jest jakieś tureckie nazwisko, czy coś, mówię, nie, no to teraz nie mam czasu, tam coś pracowałam nad czymś i w pewnym momencie po jakichś 2 godzinkach chyba wróciłam do tego postu, jakaś Eli, ale to jest jednak kobieta, sprawdziłam, pracuje w Wielkiej Brytanii, że reprezentuje klienta i dla tego klienta, który jest jednym z klientów GAFAM, nie wiedziałam, co to jest GAFAM Family wtedy, szukają trenerów, którzy są dziennikarzami i jednocześnie szkolą, bo będą mieli taki duży międzynarodowy projekt, no i sprawa jest pilna.
Więc ja spojrzałam na szczęście, co to ten GAFAM Family jest. I ten GAFAM Family to było Google, Facebook, Amazon i Apple. Więc poczułam, że po prostu jakiś taki, nie wiem, dziwna sytuacja, tak? Jakby tu ja jestem w stresie totalnym, nie wiem co zrobić, w ogóle płaczę i chcę zamykać fabrykę, oddaję stery Panu Bogu, po 3 godzinach, okej, z LinkedIna, gdzie w ogóle nic nie robiłam, tak? Że zero jakichś moich ruchów, no tylko tyle, że tak jak Wam powiedziałam, jestem, tak? Ale nie robiłam żadnych ani pozycjonowania, ani tam żadnych innych rzeczy. No i od słowa do słowa napisałam, umówiliśmy się na wywiad, na spotkanie, potem kolejne spotkanie, ja tak się dopytywałam, bo tak mi bardzo zależało, żeby to był Google, nie? Bo ja wiecie, no ja mam, bardzo lubię tą firmę i po prostu bardzo mi się podoba jej filozofia funkcjonowania i sposób, w jaki oni też mają taką kulturę organizacji. Byłam tam przecież też i odwiedziłam te wszystkie zakamarki i bardzo, bardzo mi się to spodobało, co widziałam. No i oni tam dosyć tajemniczo nic nie mówili, ale potem się okazało, że faktycznie to jest Google. I zostałam wybrana, zheadhuntowana na 3 godziny później, kiedy oddałam stery Panu Bogu, do projektu, który się nazywał Google News Initiative. I w ramach tego projektu, to w ogóle niesamowity projekt, bo po pierwsze tam byli ludzie z całego świata, bardzo dobrzy dziennikarze. Myśmy razem się uczyli, Google nas szkolił przez 3 tygodnie, więc też mogłam podejrzeć ich sposób myślenia, przekazywania wiedzy, w ogóle układ prezentacji. No to była niesamowita historia, że rzeczywiście bardzo trudne, no bo to cały czas po angielsku, wiele, wiele godzin online i nadążyć za tymi wszystkimi informacjami, no to było naprawdę męczące, a trzeba było bardzo szybko to przyswoić, żeby potem według ich wskazówek dalej robić. No więc to było super. Druga rzecz, oni mi kupili część sprzętu. A ponieważ ja nadawałam, wiecie, ja online działam od wielu, wielu lat, od 6 czy 7 już teraz, no ale no miałam tak, że za każdym razem jak Ania przychodziła, to tam zestawialiśmy książki, nie? Tutaj się wkładało kamerkę, tutaj się wkładało jakieś tam statywy ze światłem, wiecie, no taka zabawa za każdym razem, godzina czy tam 2 godzinki niecałe ustawiania. A tymczasem tutaj stwierdziłam, no dobra, no jak już dla Google'a mam prowadzić szkolenia przez internet, no to muszę zainwestować w sprzęt. No i się okazało, że oni się do tego sprzętu dokładają, czyli no ja sobie kupiłam taki mega teraz monitor, że Was widzę tutaj, mogę mieć wszystkie okienka otwarte i tak dalej. No mam kamerkę tutaj, mam mikrofonik ładnie na statywach, to mi wszystko jeździ, mam super światełko i tak dalej. To wszystko część z tego zapłaciło Google, także nie dość, że dostałam wiedzę, co lubię najbardziej, to jeszcze dostałam sprzęt i teraz mam takie studio, które tutaj ma taki stół, że mogę jeździć tym stołem, teraz stoję i do Was mówię, mogę go sobie opuścić i on będzie wtedy na siedząco, jak w naszej szkole analizujemy opowieści, no to wtedy robimy to na siedząco. Także no mam swoje studio, dzięki temu właśnie, że zaufałam i że ten Google mnie znalazł. Czy oni by mnie znaleźli, gdybym nie zaufała? Nie wiem. Ja jestem przekonana, że nie, bo potem się wydarzyło jeszcze kilka innych rzeczy. Tutaj się Gosia uśmiecha, a Gosia to jest właśnie nasza studentka, która w pewnym momencie, w tym czasie, kiedy ta pandemia szalała i w ogóle spadały szkolenia jedno po drugim, napisała mi, czy ja bym chciała może prowadzić, jest taki fajny projekt dla żeglugi szczecińskiej, są przewodnicy tacy jak ona i to by było super, żeby ich zarazić tym storytellingiem. Ona już była w naszej szkole, więc wiedziała, czym to się jest, zresztą pisała świetne opowieści. No i robiliśmy przez kilka miesięcy fantastyczny projekt dla żeglugi szczecińskiej z przewodnikami, to był projekt dwujęzyczny, także znowu poprzeczka poszła do góry, no symultaniczne tłumaczenie po niemiecku i po polsku, właśnie 7 spotkań takich storytellingowych, pisanie opowieści, sprawdzanie, coachingi i tak dalej, także cały ten fantastyczny projekt zakończyliśmy właśnie chyba w listopadzie, czy tam jakoś tak w październiku, nie tak pod tak, chyba nawet w listopadzie, także to też była świetna przygoda i też, no mówię znowu, no znowu Pan Bóg się zatroszczył, no. I to życiowo i finansowo też, no bo to przecież jest wszystko płatne, więc ludzie narzekali, że nie mają pracy, a ja nagle mam pracę i to taką fajną, że naprawdę no świetny projekt i fantastyczni ludzie też. No więc kolejna rzecz się wydarzyła. Co potem było?
Potem MBA się do mnie zwróciło, że chcieliby, żebym zrobiła dla 5 grup szkolenie takie dwudniowe, storytellingowe, wykłady i ćwiczenia. Teraz właśnie miałam w weekend, tu chyba ktoś z Was jest, a jeszcze będę miała jedną grupę, też fantastyczny. Fantastyczne zajęcia, fantastyczni ludzie, no bo MBA to są ludzie już, którzy mają doświadczenie, ciekawe rzeczy robią, dużo takich organizacji pozarządowych, także no jest taka fajna chemia i możemy się też dużo od siebie uczyć. No to jest kolejna z tych rzeczy, która się wydarzyła i znowu ja nic nie zrobiłam, tak? To są klienci, którzy przyszli do mnie i mi zaproponowali, że coś mam dla nich zrobić. Uniwersytet Jagielloński, żebym poprowadziła dla wykładowców wykłady. Politechnika Poznańska, nawet walczyli o to, żeby dostać, przesunąć pieniądze na projekt, żebym ja poprowadziła zajęcia. I znowu nic nie robiłam. Tak? Nie wysyłałam, chodzi o to, żebyście zrozumieli, nie wysyłałam ofert, nie stawałam do przetargów. Znaczy, no robię to co zawsze, piszę list storytellingowy i czasami robię jakieś właśnie live'y czy coś, ale to też nie jest z mojej strony jakaś mega strategia, tak, że teraz to coś, no jak jest lunch mistrzowskiej szkoły, to tak, ale większość rzeczy to robimy tak na zasadzie po prostu, no że no chcemy się dzielić wiedzą, nie, ale to nie jest tak, że jakieś mam właśnie przetargi i coś, no więc po prostu jestem przekonana, że to jest właśnie ten kierunek, że w momencie, kiedy ja odpuściłam i powiedziałam, tak jak ktoś tutaj powiedział, Jezu, Ty się tym zajmij, Panie Boże, ja to w Twoje ręce daję, te stery, to nie wiem, jak w Waszym życiu, u mnie to po prostu działa. Więc to jest taka lekcja, która jest najwspanialszą lekcją, ponieważ ona się przełożyła na bardzo konkretny biznes. I to jest, wiecie, ja kocham mój biznes, ja lubię to, co robię i nigdy nie sądziłam, że jak odpuszczę mój biznes, albo to dokładnie zrobiłam, no to będę miała taką niesamowitą, że ten biznes właśnie rozkwitnie, tak? No to się właśnie dzieje, mimo pandemii. No więc no nie wiem, jak to można wytłumaczyć inaczej. Po prostu ktoś mnie tam bardzo lubi, nawet się mną zachwyca i mi pomaga. A jeszcze dzisiaj, dokładnie dzisiaj, jak się przygotowywałam tutaj, bo też pomyślałam sobie, że dzisiaj to też będzie na opatrzność Bożą, czyli po prostu nie będzie jakiegoś stałego takiego planu, że coś, tylko to po prostu popłynie tak, jak będzie miało płynąć. I jest to, ja oczywiście mam plan, ale resztę to jest taka spontaniczna moja, to co miałam Wam powiedzieć, to myślę, że powiedziałam, to co chciałam powiedzieć, to się po prostu powiedziało, więc mam nadzieję, że to jakoś też trafia i że też się ten cieszycie, no bo przecież to tak naprawdę po to jest. I teraz dzisiaj rano dostaję telefon z agencji Kuźniara Jarosława, którego znacie na pewno, że właśnie mają taki projekt dla firmy logistycznej i czy ja bym mogła z nimi współpracować. I on w ogóle zaczął od tego, no słyszeliśmy, że pani jest najlepszym storytellerem w Polsce. Ja oczywiście tak się gada, nie? Ale ja mówię, a skąd pan słyszał? On mówi, a wujek Google mówił, bo wpisałem storyteller w ranking, dam najlepszy storyteller, czy tam coś takiego, ranking w rankingach i pani wyskoczyła na pierwszym miejscu. I teraz dlaczego ja o tym mówię? Byłam totalnie zaskoczona, ponieważ ja nie mam żadnego SEO, takiego naprawdę, to jest takie minimalne, co ja tam mam. Nigdy nie miałam na to czasu, nigdy się jakoś specjalnie nie pozycjonuję. Naprawdę, wierzcie mi, że to jest po prostu, no ja tylko, no nie mam czasu na takie rzeczy. Robię to, co robi, to już mi zabiera cały czas. Więc jeżeli ten człowiek trafił do mnie z Google'a, znaczy z wujka Google'a tym razem, z wyszukiwarki, to też moim zdaniem jest jakiś znak, że ktoś tam się o mnie zatroszczył. A dlaczego o tym mówię? Bo cały czas było super, tak? Panie Boże, opatrzność, wszystko. Zeszły tydzień był taki, ja tam pisałam w liście, nie, storytellingowym, że miałam i cały weekend MBA i w czwartek mieliśmy konferencję na zakończenie naszej cudownej 6. edycji mistrzowskiej szkoły. Wcześniej jeszcze miałam konsultacje z MBA-em, wcześniej jeszcze miałam politechnikę, więc to był taki utrzęsiony tydzień, taki z kawałkiem. No i dzisiaj rano, nie, typowo, Panie Boże, już nie mam żadnych zleceń mistrzowskiej szkoły, a to za chwilę. I teraz co ja zrobię? I teraz już w ogóle się oczywiście zaczęłam rozczulać nad samym sobą. I to trwało tak mniej więcej z godzinę. Po czym ten pan zadzwonił, tak? I powiedział, że po pani jest najlepsze, czy może pani z nami pracować? Znowu! I to się stało dzisiaj. No więc słuchajcie, no sorry, ale to nie mogą być wszystko przypadki. A jeszcze, żeby było śmieszniej, to ja potem sobie wygooglałam ten najlepszy storyteller i ja tego nie widziałam, że jest Górska. Więc musiał mu się po prostu jakoś, nie wiem, tam
Tu górska, widzisz, górska. No więc słuchajcie, tak to jest. Więc sprawdzajcie, u mnie to działa, nie wiem jak u was, możecie zawsze spróbować i stestować, może akurat ta lekcja lub każda z innych lekcji, o których tu mówiliśmy, się przyda. Ale co z tego wynika też dla, no, dla tego, co ja robię, bo teraz, no dobra, na opatrzność Bożą, ale to znaczy, że co, Monika? Może ktoś z was zapyta, a co ze szkołą, co z mistrzowską szkołą? Jest luty, no to teraz jest pora na mistrzowską szkołę, kolejna edycja, siódma, nie, ta szczęśliwa. Jak tam te twoje kursy? No przecież, no to co, ta opatrzność Boża to że niby nic? No więc słuchajcie, chcę wam powiedzieć, bo obiecałam też, że opowiem o planach. No jeżeli ja mam być serio, no to muszę być serio. To jeżeli ja mam rzeczywiście się zdać na opatrzność Bożą, to ja nie mogę mieć planu, że ja robię lunch mistrzowskiej szkoły storytellingu biznesowego, no bo to no tak nie do końca by było serio, tak myślę, nie? A prawda jest też taka, że po 6 edycjach takich non-stop, że to jest rok w rok, tak? Cały czas. O, sorry, bo mój syn dzwoni, ale ja... On dzwoni messengerem, dlatego go słyszycie, bo wiecie co, poczekajcie, ja tylko się odezwę. Halo, halo, Tymku? Halo, halo? Nie, dobra. To ja się odezwę, bo on robi ten jutro film, więc słuchajcie, kiedyś bym nie odebrała, ale teraz rozumiecie, nie? Że rodzina najważniejsza i... Sekundkę, ja tylko mu oddzwonię i powiem, że nie mogę gadać, ale... Halo, halo, Tymku? No słuchaj, synuś, ja jestem, wiesz co, prowadzę w tej chwili webinar, więc tutaj cię wszyscy na pewno pozdrawiają i bardzo dobrze ci życzą powodzenia z filmem. A ty co? No to papa, na razie, pa. Dobra, to chyba nic takiego pilnego. Dobra, więc wracając, czyli mistrzowska szkoła, no to jest jednak... taka koncentracja przez cały rok i właśnie tyle osób, które każda ma jakieś inne swoje sprawy ważne, są częścią też naszej szkoły, no bo wiadomo, przecież piszą opowieści studenci, więc to nie jest tak, że to jest oderwane od życia. Ja tak czuję, że te 6 lat jest taki moment, że właśnie jest taki moment na spauzowanie przez moment, także jeżeli tutaj ktoś z was przyszedł na webinar, mając nadzieję, że ja teraz ogłoszę wielką rekrutację i zapisy do kolejnej edycji, to muszę was zmartwić, bo no, na razie nie. Nie mówię, że w ogóle nie, może we wrześniu, jak Pan Bóg będzie chciał i w ten sposób poprowadzi, a może w kolejny rok, zobaczymy. Na razie w tej chwili w lutym na pewno nie, więc rzeczywiście teraz otwieram taką przestrzeń na to, co się wydarzy. To nie jest tak, że ja nic nie będę robiła, tylko będę rozeznawała, co ja mam do roboty teraz. No skoro przeżyłam i mam drugą szansę do życia podarowaną, no to co ja tu mam zrobić? Karolina mówi, rozlałam wodę z wrażenia. Dobrze, słuchaj, że nie na klawiaturę. Więc tak to wygląda. W związku z tym oczywiście to, co będzie na pewno, bo to już do mnie przyszło, to co mogę wam zaproponować, jeżeli potrzebujecie mnie, to oczywiście są te wszystkie kursy online, które są i teraz może najciekawszym będzie storytellingowy program sprzedaży Opowiadaj i Zarabiaj, bo tam to jest taka połówka naszej szkoły, czyli jeżeli ktoś chce pisać opowieści, faktycznie już się nie mógł doczekać mistrzowskiej szkoły, a teraz no, będzie musiał jeszcze poczekać, to wtedy warto ten program sobie kupić i tam rzeczywiście można się nauczyć, jak pisać te opowieści. Ale to, co ja teraz tak rozeznałam, że to moja droga to jest taka, że czego nie robiłam od wielu, wielu lat, tylko sporadycznie, to znaczy, żeby właśnie pracować na konsultacjach indywidualnych. Czyli, że się umawiamy na konsultacje i ja wspieram, czy to właśnie i biznesowo, czy storytellingowo, czy ktoś pisze opowieść, dostaje informację zwrotną, czy potrzebuje, już ma opowieści i się zastanawia, co tam dalej z tą opowieścią, może ma jakieś właśnie takie online'owe różne dylematy, to w tym mogę pomóc i czy oczywiście przede wszystkim robienie filmów i jak tą ścieżką wideo w ten nowy czas
wystartować, czy kursów online, to tutaj już czuję, że to jest taka przestrzeń, bo bardzo dużo ludzi się do mnie z tym zgłasza. Właściwie co chwilę jest jakaś propozycja i skoro to tak przychodzi do mnie, to myślę, że tak powinno być. Ja nie mam żadnej oferty dla Was, tak? Ja tylko dzielę się konkretnymi rzeczami, które gdzieś tam się pewno pojawią, więc jakbyście chcieli, jakbyście czuli, że to coś może jest dla Was, no to taka w tym roku się na pewno taka możliwość otworzy. No i też sobie tak myślę, że może pora, żeby wrócić i zrobić jakiś film. Bo to przecież jest taki czas, że wiecie, no ja jestem reżyserem, ja kocham robienie filmów, zrobiłam Akademię Wideo Storytellingu, gdzie tego uczę, no ale właśnie jakoś tak czuję, że może. I teraz słuchajcie, jest godzina 21:50. Więc nie wiem, jeżeli chcecie jeszcze jedną opowieść o filmie, który być może powstanie, to mogę Wam jeszcze na koniec opowiedzieć. To jest w ogóle historia, ale jak ktoś by już chciał iść do domku, to może się pożegnać, powiedzieć coś dobrego na dobranoc i pójść, dobra? Tomasz mówi, tak jest film, Dorota mówi koniecznie, Wiesława kurs online, ale co Wiesława kurs online, w sensie, że co z tym kursem, to napisz jeszcze. Karolina mówi, o ja właśnie będę zgłębiać wiedzę z Akademii Wideo Storytellingu właśnie, bo tutaj niektórzy nasi studenci już kupili Akademię Wideo Storytellingu, to jest świetne też uzupełnienie właśnie od opowieści takich mówionych do tych opowieści opowiadanych już w inny sposób obrazem, dźwiękiem i montażem. Karolina mówi, już się cieszę, Juliet, dawaj Monika. Dobra, to słuchajcie, i to będzie historia. Czy Monika już jesteś i będziesz mogła udostępniać ekran? Jestem. O, jesteś, dobra, super, to za chwilę. Małgosia mówi, a ja właśnie Akademię Wideo Storytellingu skończyłam i gorąco polecam, super, tu chyba jedna z dziewczyn czarteruje jachty i teraz ma trochę czasu na wideo, to też zachęcam, żeby właśnie tak systemowo do tego podejść. Więc słuchajcie, to było tak. Wiecie, ja w zeszłym roku już, jak już postanowiłam, że no opatrzność Boża i że jednak zaufam, no to tak, to bardzo trudno jest tak w ogóle zaufać, nie jak to jeszcze człowiek, który się tak normalnie bardzo ma taką, jak ja, osobowość, że jestem właśnie, czuję taka współodpowiedzialna za wszystko i za wszystkich, za siebie czasami mogłabym może być bardziej odpowiedzialna. Ale to jakby tak zaufać, tak puścić się zupełnie, to jest trudno, zwłaszcza w biznesie, nie? Bo co innego tam, jak jedziesz na wakacje i że pojedziesz tu albo tu, ale jednak biznes, no to kurczę, no to są konsekwencje także dla innych ludzi, nie? Poważne. Więc to było trochę trudne i stwierdziłam, że dobra, to ja w takim razie potrzebuję jakiegoś takiego, no, ładowarki, akumulatorka. Więc okazało się, że Elżbietanki, w ogóle super siostry, w ogóle jak był COVID, to wszyscy się pozamykali, a Elżbietanki wszystkim pomagały, nie? Tym ludziom z ulicy i tak dalej, naprawdę cudowne kobiety. I zresztą żadna się nie zaraziła COVID-em, żeby było śmieszniej, a wszyscy się bali, że wszyscy się pozarażają, nie? Więc te Elżbietanki mają pustelnię w Puszczykowie. Ona jest teraz niestety zamknięta w związku z COVID-em, to mi bardzo jest żal, ale ona tam był taki moment, że one mi udostępniły i ja postanowiłam, że raz na miesiąc właśnie, żeby tak trochę tych baterii naładować, to pojadę sobie do tej pustelni i trochę będę, no po prostu się zregeneruję i przesunę tą uwagę z tego wszystkiego, co normalnie robię, na to, co jest w sumie najważniejsze w życiu i z czego możemy czerpać. A pustelnia jest wiposka, bo ma kaplicę własną i możesz mieć nawet Najświętszy Sakrament wystawiony, więc to jest po prostu mega cudne i rzeczywiście daje dużą taką siłę. Więc ja tam byłam i pojechałam i to był chyba lipiec, myślę, czy to był następny jakoś miesiąc po tych wszystkich rzeczach z Googlem, które się wydarzyły i pamiętam, że w piątek wieczorem pojechałam i sobie nastawiłam budzik, że rano te siostry mają o 7:30 mszę świętą, no to no, okej, okay, no dobra, to pójdę, trudno. Nastawiłam budzik nie zadzwonił. Ja się za 10:08 obudziłam i mówię, kurczę, teraz jest tak, no jestem na odosobnieniu, no tam msza to na początek jest jednak dobry kierunek, bo człowiekowi jakoś jednak trochę w głowie przeczyści. No to no muszę iść, kurczę, na tą mszę świętą jakoś, no ale gdzie tutaj jest msza? No i patrzę, oczywiście w Puszczykowie jest, ale o 8:00 to już nie zdążę, bo się ubiorę, nie dojadę. No i patrzę gdzieś w pobliżu, no bo mówię, no do Poznania mogę pojechać, nie, no ale to tak nie za bardzo, a wieczorami już jest ta, wiecie, wieczorami to już jest ta niedziela, to nie chciałam, to chciałam, żeby była sobotnia i patrzę, jest w Luboniu, no
bądź tam kilka kilometrów, mówię, dobra, o 8.30, idealnie, w jakimś kościół Świętej Barbary, nigdy nie byłam, GPS-a sobie włączyłam, wrzuciłam, do tego kościoła zajechałam, byłam na mszy, nawet całkiem fajnie, nie, bo to różnie bywa w takich parafialnych tam kościołach, ale fajne kazanie, wszystko dobrze i wychodzę z tego kościoła, nie wiem, czy byliście w Luboniu kiedyś na ryneczku, jest taki ryneczek i tam jest taki posąg, siedzi taki pan z brązu z takimi dziećmi. Ja tak patrzę i mówię, to chyba Korczak, nie? Ale mówię, sprawdzę. No i googluję, nie? Wiadomo, tu znowu wuje Google ten, że to nie jest Korczak, tylko że to jest błogosławiony. Jezu, teraz mnie zabijcie, Boże, z tą moją dyznajmią, to ja po prostu się kiedyś... No kto tam jest w tym? No taki świecki, fajny, co chciał być księdzem, ale nie mógł, bo był chory i bardzo dla dzieci też właśnie lekarz, chyba z tego co pamiętam, błogosławiony Bojanowski, Edmund Bojanowski. Że to jest on. I patrzę, obok jest jakaś kościółek, kaplica, jakiś drugi, nie? Zaraz obok. Więc tak wchodzę, tam jest wystawienie Najświętszego Sakramentu w takiej pięknej monstrancji. Taka, wiecie, ze szkła, z jakichś takich kamieni, w ogóle taka zjawiskowa, nie? I ta monstrancja to była Matka Boża, taka duża. No i w środku pod sercem miała Pana Jezusa, taka duża hostia. No więc w ogóle ja mówię, Boże, jakie zjawisko, nie? I tam trochę tam się pomodliłam, ale tak się rozglądam i patrzę, a tam jest cała taka wystawka, że są takie różne właśnie ołtarze robione na całym świecie, że to się nazywa ten projekt 12 gwiazd w koronie Matki Bożej. I że to robi studio z Gdańska, Drapikowski Studio, że to Polacy i że to na całym świecie i ja tak, wiecie, a że ta monstrancja to jest właśnie z Medjugorje. No więc ja po prostu mówię, kurde, to po prostu co to w ogóle za historia? I zaczęłam oglądać te wszystkie zdjęcia i czytać te wszystkie opisy. I to mi się tak spodobało, mówię, że wreszcie w ogóle Matka Boska to... I monstrancja w ogóle mi się tak dziwnie to wydawało, nie? Ale potem się okazało, że tam XVIII-XIX wiek, no to było normalne. No w końcu tak teologicznie jest to najbardziej zasadne, tylko w naszej tradycji tak się nie robi. Ja jeszcze z Matką Boską tak bym powiedziała, że no to jest moja droga rozwoju, tak? I tutaj to nie jest tak łatwo i wszystko prosto, więc tym bardziej to mnie tak zaciekawiło. I tam zaczęłam czytać i właśnie czytam, że ten że to jest jakieś stowarzyszenie Comunità della Regina della Pace, jakoś tak chyba, Comunità della Regina della Pace, że to działa, więc w ogóle myślałam, że to jest włoskie, nie, no bo taka nazwa i że ten założyciel czy tam prezes tego stowarzyszenia, że będzie właśnie tam jakiegoś w poniedziałek i że będzie tam mówił, tam podzieli się jakimś świadectwem, czymś. A że ten twórca tego ołtarza będzie za kolejną, przez kolejny, za tydzień też w poniedziałek. No więc ja z tego Poznania pojechałam, no tam daleko nie miałam, posłuchałam tych historii, potem wróciłam i jak już ten pan Drapikowski był, to już w międzyczasie telefonicznie się spotkaliśmy, że nawet wcześniej jeszcze, no i on mi zaczął opowiadać o tych ołtarzach. I teraz słuchajcie, pokażę wam, bo ja mogę dużo gadać, ale ja poprosiłam Monikę, żeby wam w ogóle pokazać, o co chodzi, nie? Jakby, jak to wygląda. To są, Moniko, możesz puścić prezentację, żebyśmy to teraz udostępnimy wam ekran, żebyście zobaczyli. To są, słuchajcie, ołtarze przenośne, które jak powstają, to one jadą na zamówienie do jakiegoś ważnego miejsca, gdzie było dużo cierpienia, gdzie było czasami dużo no, takiego smutku i dużo się działo i każdy z tych ołtarzy błogosławi zawsze papież. No tu był jeszcze Benedykt, a teraz Franciszek. I one wyglądają tak, że one, można je zamknąć, że one są taką walizą, taką trochę arką. Jak one jadą do tego jakiegoś miejsca, to najpierw są omadlane w różnych kościołach, że peregrynują i ten twórca mówi, że to jest tak, że jakby ludzie się modlą, spotykają tak jak właśnie wokół tej medjugorskiej monstrancji i się modlą i jakby ta modlitwa wchodzi do tego ołtarza, jest taką właśnie arką i jak potem trafia na przykład do Rwandy, no to tam już jest jakby napełniona modlitwami ludzi, nie? Że to wiecie, no, kto wierzący to wierzy w modlitwę, kto niewierzący to mówi, że to może jakaś energia, no na pewno coś tam jest. I teraz to, co widzicie tutaj pierwsze, ona jest teraz w Betlejem, w Grocie Mlecznej, to była pierwsza, która była zrobiona, ten ołtarz.
I słuchajcie, ja jak byłam w Betlejem, to ja ją widziałam i zrobił na mnie fascynujące wrażenie, tylko nie wiedziałam, co to jest. I ona najpierw była tutaj, widzicie, jest zdjęcie, to ona była jeszcze w stacja czwarta Drogi Krzyżowej. Jezus spotyka swoją matkę. Jak ktoś zna moją jerozolimską historię, to wie, jaka to była szczególna dla mnie stacja. I ja to tam widziałam, a tu jest właśnie w Betlejem, jest przeniesiona już tak, jak to teraz wygląda. No zobaczcie, to są takie właśnie... No jest Matka Boska, jest zawsze ta centralna postać i potem coś się dookoła niej dzieje. I teraz słuchajcie, to jest tak, tu Joanna mówi, że będzie Oscar. Słuchaj, nie wiem, czy będzie Oscar, bo to trudny film, ale myślę, że duchowy Oscar jakby był, to by było super. I teraz, więc w jakich miejscowościach? To jest teraz Jerozolima, o zobaczcie, to jest szczegół, tak? Jak to widać, jakie to jest misterne. To jest taka gra szkła, świateł, właśnie drogich kamieni, ludzie w ogóle naprawdę furami wysyłają te drogie kamienie, tam tyle diamentów, ile w ogóle jest, to jest niesamowite i ludzie naprawdę dają swoją biżuterię na przykład po to, żeby właśnie to gdzieś było i żeby pojechało. Między innymi Paweł Drapikowski też robił, Mariusz Drapikowski robił też na tym, w Częstochowie jest, nie wiem czy kojarzycie, jak jest Czarna Madonna, to ona ma, nie wiem czy teraz, czy to jest na stałe, ale ma też wersję sukienki z bursztynu, no to też między innymi właśnie Drapikowski robił, zresztą Uzdrowiony przez Jana Pawła II, no w ogóle tam, słuchajcie, tam jest taki i wypadek przeżył, tam jest po prostu historia za historią, nie? Ale to kiedyś na później. To dalej idźmy, to kolejne są... To już Moniczko szybciej tak pójdziemy może, żeby pokazać, bo słuchajcie, bo to są dwie Moniki, nie? Tu jest Jamoussoukro, Wybrzeże Kości Słoniowej, niesamowity ołtarz, gdzie, może cofnij jeszcze na sekundkę do tego poprzedniego, bo tutaj jest, jak nie wiem czy widzicie, ale w całym tym takim korze jakby tym ołtarza, to znowu też się zamyka, jest całun turyński. Także to jest nawiązanie do tego, tam w ogóle było bardzo trudno, żeby dostać prawa do całunu turyńskiego, w ogóle Kościół nie daje, nie? No ale tutaj dał, więc rzeczywiście no, to są takie rzeczy, które są wyjątkowe. No, znowu ta Matka Boska, jak dostaliście ode mnie święta na Boże Narodzenie, dostaliście, znaczy na Facebooku gdzieś widzieliście albo w liście storytellingowym, to właśnie z tego ołtarzu był fragment tej Matki Bożej. Dobra, to teraz kolejne, czyli mamy Wybrzeże Kości Słoniowej, to jest w największym w ogóle kościele w Afryce. Taka bardzo duża, tak z bliska widzicie, jak to misternie wygląda. I kolejne to jest, co my tutaj mamy kolejne, to jest Rwanda. No tam wiadomo, gdzie była ta rzeź, też niesamowity ten ołtarz, bardzo, bardzo mi się podoba. I tam no, upamiętniający te historie, tutaj możecie z bliska zobaczyć, jakie to jest niesamowicie piękne. Ale wiecie, oprócz tego, że to jest piękne, o tu się zatrzymajmy na chwilę, to przede wszystkim jest piękne, bo przed tym ludzie godzinami klęczą, bo to są, nie wiem czy powiedziałam, to są ołtarze wieczystej adoracji. One są na okrągu, tak? Tam ludzie po prostu cały czas przychodzą i się modlą w ciszy. Ja myślę, że na dzisiejsze czasy to jest najpiękniejsze, co może być. Jesteśmy tak przegadanym społeczeństwem i ta cisza i takie zawieszenie się tylko w obecności, w miłości, tak naprawdę to nie ma nic piękniejszego. Ja jestem absolutnie za tym, że pokój, ten taki pokój na świecie, to się zaczyna od pokoju w Twoim domu i pokoju w Twoim sercu i bez tego, jak nie zaczniemy od tego, to nie ma mowy, żeby coś się zmieniło dalej. I to jest jedyna strefa wpływu, którą mamy, to znaczy no, uspokoić swoje serce i myślę, że adoracja, no nie wiem jak dla Was, dla mnie to jest taki moment, że właśnie nie jest łatwa czasami, ale jest takim momentem takiego zawieszenia, zatrzymania. A tutaj macie Medjugorje, to jest Matka Boska, właśnie ta Medjugorska, którą zobaczyłam wtedy w kościele, na takiej skale wyrasta i taka jest taka bardzo delikatna, to jest właśnie w Medjugorje, tak to wygląda. W tej chwili nie jest, ona właśnie wróciła do Polski, a Studio Drapikowski będzie konstruowało kaplicę pokoju, całą dużą kaplicę pokoju w Medjugorje, także też niesamowita historia. Ten rwandyjski chyba stał w Katedrze Praskiej w Warszawie, bardzo możliwe, bo właśnie one tam cały czas jeżdżą. To jest tutaj zbliżenie na tą z Medjugorje w dziennym świetle, a to jest tutaj moja ulubiona, to jest moja ulubiona, to jest Korea Południowa, Namyang.
I ja nie wiem, ja jakoś, bo ja jestem taka minimalistyczna, więc po prostu to, że tu jest zbudowana ta Matka Boska, a z tyłu widać te drzewa i ten las i taka między naturą a Bogiem, to jest dla mnie w ogóle najpiękniejszy z ołtarzy. I teraz jeszcze kolejny będzie, tu już, to w ogóle słuchajcie, to jest pierwszy raz, że komuś to pokazuję, tak? To jest w ogóle, ja pierwszy raz tak dzisiaj i to tak spontanicznie, to nawet nie widziałam tej prezentacji, to Monika przed chwilą ją zrobiła, bo sobie pomyślałam, że jak będę gadać, to lepiej wam pokażę. A to jest, słuchajcie, w Niepokalanowie, bo w ogóle nie miało być w Polsce. Jak w Niepokalanowie się dowiedzieli, że oni na cały świat robią, no to powiedzieli, to my chcemy też, ale nie mieli miejsca, musieli poszerzyć kaplicę i jest kaplicy adoracji właśnie wieczystej, jest właśnie ta Matka Boska. Tutaj oczywiście Franciszek ją świeci. O, tutaj z przodu możecie zobaczyć, tam się zmieniają też kolory. Więc ona jest, ona w naturze podobno jest dużo jeszcze piękniejsza niż tu. Możecie ją zobaczyć już nawet dzisiaj, ponieważ ta kaplica adoracji jest cały czas online. Możecie non-stop, możecie tam się modlić przez cały czas. I kiedyś nawet mi właśnie Mariusz opowiadał, że z YouTube'a do niego zadzwonili, czy napisali, że to jest w ogóle niesamowite, że oni mają tyle wejść, tyle milionów wejść, co oni tam mają, że tyle mają internautów. No a to jest po prostu właśnie to, że ludzie no, modlą się razem z Maryją. A tutaj, słuchajcie, to jest niesamowita w Oziornoje, bo to była druga w ogóle ten ołtarz po Jerozolimie był Oziornoje i to jest w Kazachstanie, gdzie w ogóle jest osada przez Polaków założona i tam był taki cud i dlatego to jest Matka Boska Rybna, tam był cud, że się pojawiły ryby, jak był wielki czas głodu, ale to już w filmie się dowiecie. I zobaczcie, ta Matka Boska jest w sieci tutaj. Jest taka otoczona siecią, są te drzewa, ten motyw. Ja w ogóle uważam, że to w ogóle, wiecie, to są sykomory wszystko, nie? Już ewidentnie to widać, że to są nasze sykomorowe drzewka budowy opowieści. Kto tutaj się uczył u mnie opowieści, to wie, że sykomor jest ważny. No i z bliska właśnie widać trochę tą sieć. W tej sieci są oczywiście bursztyny, także tak to wszystko wygląda. Więc słuchajcie, to jest projekt, który przyszedł do mnie, że po prostu ja chyba mam zrobić ten film. Tylko oczywiście na to musi być przestrzeń i pieniądze. Zadzwoniłam do producenta, który czeka na moje projekty już kiedyś, on czeka ciągle na ten Oscarowy, co to wiecie, że go mam jeszcze zrobić i go zaczęłam nawet już dokumentować, ale teraz jakby przyszedł ten projekt do mnie i stwierdziłam, że to może ten. Opowiedziałam mu o tym, pokazałam mu zdjęcia i on mówi, dobra, to zacznę chodzić koło pieniędzy, tylko musisz napisać coś o tym, więc teraz właśnie jest taki pierwszy czas, że jest troszeczkę więcej przestrzeni, więc napiszę ten projekt, no i wtedy możecie się tylko modlić i trzymać kciuki, żeby się pieniądze znalazły, no bo to jednak jest, no widzicie, jaki jest rozstrzał krajów, a w ogóle będę robiła to w trakcie, kiedy będzie nowa Madonna robiona na Filipiny. I to na zaproszenie biskupa Sokratesa. Teraz Filipiny są zamknięte, więc to pewno nie będzie w najbliższych miesiącach, ale no oni już zaczynają robić kolejną monstrancję i ja właśnie będę towarzyszyć im, jak oni będą to robić, więc słuchajcie, no zapowiada się wielki film. Wszystko przez to, że oddałam stery, a wszystko przez to, że się spóźniłam i zaspałam, więc może jednak nie tak źle w tych moich spóźnieniach i zaspaniach jest czasami, ale to jest na pewno jedna lekcja, której bym się chciała nauczyć, znaczy jak się nauczyć, znaczy nie lekcja, tylko jeden cel, który mam, tak jak tutaj Marek by chciał napisać dla wnuczek swoich wnuczek opowieści, to ja bym chciała być punktualna w tym roku. No może mi się uda, skoro jest to taki rok spacerowy, kto czytał mój list, to wie, że przesłaniem tego roku jest spacer w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, w podrękę z Panem Bogiem, więc może akurat ta punktualność też mi się jakoś poprawi. Słuchajcie, jest po prostu koniec. Bardzo, bardzo, no musiałam wam to opowiedzieć po prostu, bo to naprawdę wszystko się tworzy, to się dzieje teraz. To nie jest właśnie nic wymyślone, to jest dynamiczny proces. Bardzo was proszę o wsparcie takie właśnie energetyczno-modlitewne też, żeby to się udało. Jeżeli ma się udać, bo o tym też powiedziałam wam na końcu, że jak człowiek zawierzy i jak odda to wszystko, to po prostu jakby no to życie staje się takie łatwe. Przestaje się bać, przestaje się stresować, przestaje się frustrować. Jak to tak, to jest serio, serio, nie? No i jak nie dostanę na chlebek, no to znaczy, że mam pościć, to też nic się nie stanie. Ta waga rzeczywiście by się przydała, żeby trochę spadła, mimo że jest zachwycająca, ale jednak trochę by się przydało, więc jakby no
Tak będzie. I to daje takie poczucie wolności, taki spokój, taką radość, takie szczęście, że po prostu no, każdemu z Was tego życzę na ten rok, żebyście po prostu doświadczyli na swoje sposoby, ale tego właśnie, takiej pełni, takiej wolności, że nie, cokolwiek by się działo w kraju, jakkolwiek by działała nasza firma lub nie, i czy byśmy byli chorzy, czy nie, to mimo wszystko jednak, jeżeli to oddamy, to przynajmniej jeden problem mamy z głowy, nie? Więc tak, Małgosia pisze, piękne, miałam w bliskiej rodzinie siostry Elżbietanki, niestety obie zmarły w minionym roku. Wspaniałe osoby, wierzę, że wspierają nas z góry. Znam okolice Puszczykowa, moja ciocia jest właśnie z Krotoszyna Leszna, super, odwiedzasz ją, bardzo się cieszę. A właśnie, o, to jest, słuchaj, no ja moją mamę to mogę tylko już, wiesz, pomodlić się za nią, bo ona już niestety jest na tym lepszym świecie, ale dziękuję, że o niej myślisz. Kasia, tak zdążyłaś na sam koniec, no i taki kwiatek, więc bardzo fajnie, czyli rozumiem, że Jasiu śpi, a druga dziewczynka sobie śpi, ale ona ma ciemno, więc dziękuję Wam. Orena mówi, dziękujemy, wspieramy. Halina mówi, dziękuję bardzo za kolejne bardzo inspirujące spotkanie i powodzenia w realizacji filmowego marzenia. Dziękuję Halinko. Moniko, bardzo, bardzo dziękuję, jesteś wielka, no 1,72 m to już zobowiązuje. Super, Rena, Kasia, obejrzyj na Facebooku, będziesz zachwycona. Taką wolność, Kasia mówi, no jutro zajrzę, super, Juliet, nie jestem tutaj przypadkiem, dziękuję Tobie i wszystkim uczestnikom, ja też Wam bardzo dziękuję, no i miało być bardziej interaktywne i jak zawsze wyszło, że ja gadam, nie, no ale mam nadzieję, że no nie, jak nie gadaliście, no to wiecie, to jest zasada, jak nie gadacie, to ja gadam, a ja zawsze mam o czym. Znaczy tak myślę, nie? Mam nadzieję, że wy też tak myślicie. Adam mówi, Poniko, dzięki, powodzenia, ja jestem z Tobą, dziękuję i zatrzymajcie kciuki za Tymka, tak? Faktycznie widać po Tobie to szczęście, Tomasz mówi, dziękuję Ci bardzo za dzisiaj, dziękuję Ci Tomku, że jesteś, no byłeś świadkiem trochę tej mojej drogi, więc i też masz udział w niej, więc ja Ci bardzo dziękuję. Jaga, dziękuję, dobrze Ci było znów posłuchać, Moniko, Małgosia mówi, cudowne plany, dziękuję, Wacława, trzymam kciuki, dziękuję bardzo. Tak, myślimy, że jest moc, to się cieszę i na Facebooku tutaj bardzo, Justyna mówi, Monika, bardzo dziękuję za otwartość i te opowieści, super, chcę zacząć robić, aha, że kursy, Wiesława, no to bardzo dobrze, no to w razie czego, wiesz, ja naprawdę coś już troszeczkę o tym wiem, że możemy się wesprzeć. Tamara mówi, piękna opowieść o narodzinach pomysłu na film. Zawsze uważałam, że odbiorca sztuki nie może poznać tego procesu. No to prawda, że to jest, teraz o tym też myślę, nie? Że na pewnym etapie trzeba przestać gadać i to pokazywać, bo faktycznie nie zawsze to pomaga, ale jak jest pomysł, to myślę, że można jeszcze teraz. Magda mówi, Wszystko do mnie przemawiałeś, Panie, przez ciemność burzy, grom i przez świtanie, przez przyjacielską dłoń w zapasach ze światem. To Norwid pisał te piękne słowa. Zaufaj opatrzności, to znaczy, że to daje prawdziwą wolność i właśnie dokładnie tego doświadczam. Magda mówi dziękuję, Tamara, wysyłam intencje, niech się dzieje. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Od Reny jeszcze obfitości. Słuchajcie, bardzo dziękuję, że byliście ze mną, że mam nadzieję, tak jak takie było moje marzenie, że się ubogaciliśmy Waszymi lekcjami, tym, co gdzieś tam się kręciło wokół tych moich lekcji. Mam nadzieję, że czujemy się wszyscy mądrzejsi. Ja na pewno przeczytam sobie jeszcze raz wasze przesłania, bo były naprawdę mocne i może nawet, nie wiem, jeżeli byście pozwolili, to może no w jakimś liście storytellingowym bym je dała, co? Może tak być? Słuchajcie, bo to nie chyba żadna tajemnica, nie? Jak myślicie, tak? Kiwacie głowami? Dobra, no to generalnie no lekcje są po to, żeby się nimi dzielić, nie? Więc to może spiszemy je i rzeczywiście jakiś list storytellingowy, bo szkoda by było, żeby tylko tutaj do tych ludzi, którzy byli. Słuchajcie, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Monice za pomoc, moderację, piękną prezentację, którą zrobiłaś. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, odpocznijcie, zaufajcie, dzielcie się lekcjami waszymi i żyjcie tym. Pa, pa. Trzymajcie się. Do zobaczenia. O, to takie serduszko całowane było. To też spontaniczne dla Was. Pa, pa.